Tak, pan Naki. Dobra. Można. Wszyscy? Otwieram 22. sesję 8. kadencji Rady Miejskiej wraz ze Zdrojem. Serdecznie witam Państwa Burmistrzu, Panią Skarbnik, Panią Mecenas i Was, Szanowni Radni. Na wstępie chciałem przypomnieć o, jak zawsze, o RODO i poinformować, że na sesji bierze udział 15 radnych. Mamy pełne kworum. I musicie cierpliwie ten okres sesji Państwo jakoś wytrzymać, bo mamy rzeczywiście trudną sytuację, nadzwyczajną sytuację związaną z pandemią. Musimy przebywać w maskach zgodnie z zaleceniami. Zanim przystąpię do czytania porządku obrad, chciałem zakomunikować, że pan burmistrz przed rozpoczęciem zwrócił się do mnie z prośbą o wycofanie projektu 30 projektu uchwały. Tej, która była w sprawie określenia zasad wnoszenia, wycofania i bywania udziału i akcji w spółkach prawa handlowego. W związku z tym będziemy musieli tą sprawę, jak gdyby tą uchwałę wyłączyć z naszych dzisiejszego porządku. Czytam porządek obrad. Otwarcie było sprawozdanie burmistrza Rabki Zdrój z działalności międzysesyjnej. Trzecie, podjęcie uchwał na wniosek burmistrza Rabki Zdroju. I tych uchwał mamy 11, bo 12, bo jedna z nich została wycofana. Następnie punkt 4. Poinformowanie o pismach skierowanych do Rady Miejskiej. 5. Interpelacje i zapytania radnych. 6. Zamknięcie sesji. Czy ktoś z Państwa ma uwagi do porządku obrad? Ja tylko się chciałem zapytać, panie burmistrzu, z jakiego powodu pan to wystąpił? Czy jest to merytoryczny, czy to jest... Mieliście wątpliwości i myślę, że nie ma co dyskutować na czymś, co budzi wątpliwości. Wątpliwości. Tak. Dziękuję. Przegłosowane było. A pani, możemy panią prosić o dwa słowa w tej sprawie? Tak, woli uzupełnienia tego, co tutaj pan burmistrz wskazał. Te obie uchwały jakby zostały też ze względu ostrożności wprowadzone do porządku obrad z tym założeniem, że po głębszych konsultacjach ze strażdorem prawem ewentualnie ta uchwała, która wzbudza Państwa wątpliwości, nie będzie musiała być głosowana i wiemy już, że takiej konieczności nie ma, więc wobec tego, że wzbudziła ona też kontrowersję, to pan burmistrz ją wycofał. Dziękuję. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś ma? Proszę bardzo, pan. Pani zdaniem, jaka ta uchwała była? To znaczy, formalnie wspomniała te drogi, że wszystko w nich było dobrze? Tak, jeśli chodzi o tą uchwałę, która była wprowadzona do porządku obrad, to ona jak najbardziej formalnie spełniała swoje... Prawnie? Tak, natomiast nie jest niezbędne jej podjęcie, tak? W związku z czym, skoro Państwo macie wątpliwości i nie uważacie jej za zasadne, to na ten moment nie ma takiej potrzeby. Można do tego tematu wrócić i ewentualnie rozważać wprowadzenie w innym kształcie, bo tutaj Rada ma sporą dowolność, jeśli o to chodzi, więc jeżeli Państwo będziecie chcieli kiedyś do tego tematu wrócić, to można tutaj poddać to pod dyskusję i się nad zastanowić. Dobrze, dziękuję. To jest powyższe. Proszę bardzo. No. Jeszcze chciałam, panie przewodniczący, złożyć wniosek i prosić kolegów o przyjęcie wniosku. Dotyczy to dwóch uchwał podjętych przez Komisję Spraw Wniosków przy petycji. Te uchwały dostali wszyscy koledzy na maile, więc znają. Tylko proszę o wprowadzenie po prostu do porządku. Ale pani radna, ale pani wie przecież, jakie sami wprowadziliście obostrzenia w tej sprawie. Nie wolno nam wprowadzać
Nawet burmistrz proponował swojego czasu projekt uchwały i nie zgodziliście się Państwo. To było 7 dni, a to jest sprawa zaległa, Panie Przewodniczący. To przez to, że tak raczej nie był pełny skład komisji, która musiała kilkukrotnie odwoływać swoje obrady. Druga sprawa, później był koronawirus, w związku z tym to się wszystko przeciągło. A wydaje mi się, że powinno być. To był czas na to, żeby nawet 8 dni wcześniej płynęło. Proszę Państwa, ja nie wyrażam zgody, Państwo decydują. Proszę bardzo, kto jest za wprowadzeniem? Chwileczkę, bo ja z drugim elektronicznym. No nie, bo to wprowadzenie będzie jako dwóch oddzielnych punktów, które by było głosowanie, więc muszą być oddzielne głosowania. Dobra. No to może mogę. I ja bym prosił o pomoc, bo mi wyskoczyło wszystko. Dobra. A dzisiaj mamy te labirynty. Proszę Państwa, wobec propozycji zgłoszonej przez Panią Radną o wprowadzenie do dodatkowego punktu, który proszę przedstawić tytuł. To są uchwały. Pierwsza uchwała, obydwie będziemy oddzielnie głosować. Tak, uchwała dotycząca sprawy Pani AGM, nie mogę powiedzieć nazwiska, to jest skarga o rozstrzygnięcie sporu sąsiedzkiego i druga... To nie, to pierwszą głosujemy. Proszę bardzo, kto jest za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały Pani Radnej przed chwilą odczytany treści? Proszę, kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Pani Małgosia, co jest to? Głosowało 15 radnych, za 9, 4 przeciw, wstrzymało się 2. W związku z powyższym wprowadzamy Państwa decyzją ten punkt pod obrady. Czyli znalazłby się on w punkcie, pod punkcie 13. I proszę, przystępujemy do odczytania następnego projektu. Proszę Pani Radna. Tutaj mamy podać nazwisko, ponieważ Pani sobie życzyła ujawnienia swoich danych. To jest petycja wniesiona przez Panią Renatę Sutor. Dotyczącą przede wszystkim miejsc parkingowych, wolnych miejsc parkingowych, czyli niepłatnych, bezpłatnych ustalonych pracy. Oraz przeczytam Państwu, może będzie łatwiej poznać petycję z adresatem, po zapoznaniu się. Chodzi o sprawy teologiczne, czyli chodzi o to, żeby Rada przychyliła się do wniosku Pani, który ma być złożony chyba w Watykanie, żeby uznać biskupa króla Polski. Jest to znana petycja w całej Polsce, niestety, bo wszyscy petycja. Ale to jest petycja, czy to jest projekt jakiejś uchwały? To jest petycja, to jest uchwała dotycząca złożonej petycji przez Panią Sukę.
i jak ta uchwała ma brzmieć? Uchwała jest po prostu rozbita na dwa punkty. Pierwszy punkt jest bez zasady, tak samo, ponieważ to jest parking, drugi jest parking bezpłatny w Rabce. I drugi punkt, tak jak przed chwilą powiedziałam, dotyczy sprawy kościelnej. A czy my mamy, pani mecenas, prawo głosować w sprawach kościoła, w sprawach tego typu? No czemu nie głosować? Komisja ma obowiązek rozpoznawania takich petycji, później rada ma obowiązek podjęcia uchwały w zakresie rozpoznania tych skarg i petycji. I z tego, co znam treść tej uchwały, bo miałam okazję ją przeczytać, to ona jakby rozstrzyga to, że państwo uznajecie, że no nie ma podstaw do tego, żeby rada zajmowała w tym zakresie stanowisko, tak? Więc dlatego... Dobrze. Dobrze. Dziękuję. Tego typu uchwały nas zaskakują. Powinny być wcześniej przygotowane i wcześniej podane do informacji. Teraz byśmy nie marnowali na to czasu. Ale trudno, stało się, proszę, przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem tego punktu pod obrady dzisiejszej sesji? Kto jest za? Kto się wstrzymał? Przepraszam, kto jest przeciw? Nie, tu coś znowu, nie można pobrać aktualizacji. Nie Dobra. Już? A więc kto jest przeciw? Bo już było za. I kto się wstrzymał? Głosowało 15 radnych. Za przyjęciem 7. Przeciw 5. 3 wstrzymało się. Więc projekt proponowanej uchwały wchodzi pod obrady dzisiejszej sesji. Bo... No jak? 7 za. 8 musi być. 15. Jeszcze raz wysiedzę. Dobrze? Mhm. Nie wchodzi. No i 7 narzucił. No jest 7 za. 7 jest za przyjęciem. 5 przeciw. Wstrzymało się 3. Zwykłą większością głosów wchodzi. Proszę pani mecenas. Już sobie otworzyłem tylko statut pewności. Tak, jak pan to panu odrzucili. Teraz ja będę trzy dni wprowadzał uchwały przez rozporządzenie. Albo nie trzymamy, albo nie trzymamy. Dokładnie. Jednemu się wprowadza. Nie było tego na komisji i to jest właśnie zaskakujące, pani radna, że te uchwały powinny być omówione na komisji. Przy tym rozkładzie głosów no mamy niestety tej bezwzględnej większości. Nie mamy więc uchwała. Nie może. Czyli tu ma być bezwzględna większość? Tak, dobrze. Czyli w takim razie projekt drugiej uchwały w sprawie parkingów bezpłatnych i nominacji Chrystusa na synchronizacji. Nie wchodzi pod obrady. W związku z tym, proszę państwa, praktycznie z tą jedną zmianą rozpoczynamy
kontynuowanie porządku obrad. Proszę panie burmistrzu. Jeszcze słowo, mogę. Dziękuję kolegom i przepraszam, że zająłem tyle czasu. Proszę uprzejmie. Panie burmistrzu, proszę. Sprawozdanie z działalności za okres od 22 lutego do 15 maja 2020 roku. W okresie międzysesyjnym od 27 roku wydałem 33 zarządzenia jako organ wykonawczy gminy, 21 zarządzeń w sprawach finansowych dotyczących zmian w budżecie, to jest 11 zarządzeń, przyjęcie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za rok 2019, jedno zarządzenie, i zmiana zarządzenia z 2 stycznia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego na 2020 rok realizowany przez Urząd Miejski Radcy Zdrowia 9 zarządzeń. 12 zarządzeń ogólnoadministracyjnych dotyczących m.in. użytkowania, ustanowienia użytkowania na nieruchomości położonych w Radce Zdroju na rzecz Spółki Komunalnej, Zakłady Komunalnej, Spółka ZOO w Radce Zdroju, jedno zarządzenie. W sprawie przygotowania materiałów do raportu o stanie gminy Radka Zdrój za rok 2019, jedno zarządzenie. Odstąpienie od ustalenia i wymierzenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości w wyniku dokonanych podziałów nieruchomości, jedno zarządzenie. Powołanie komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na oddanie nieruchomości stanowiących mienie gminne w dzierżawę. Są to tereny sportowo-rekreacyjne, chata solna, altana, plac pod Grzybkiem, tereny w Parku Zdrojowym, jedno zarządzenie. W sprawie zasad bezpośredniej obsługi klientów w Urzędzie Miejskim w Radce Zdroju, jedno zarządzenie. W sprawie powołania gminnego zespołu zarządzania kryzysowego, jedno zarządzenie. W sprawie udzielania wsparcia dzierżawcom nieruchomości stanowiących własność gminy Radka Zdrój w związku z ograniczeniami wprowadzonymi w prowadzeniu działalności gospodarczej wynikającymi z ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, 3 zarządzenia. Odstąpienia od ustalenia i wymierzenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości w wyniku dokonanych podziałów nieruchomości, jedno zarządzenie. Szczegółowych zasad rachunkowości projektu grantowego pod nazwą Zdalna Szkoła, jedno zarządzenie. W sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Radka Zdrój w sprawie wyrażenia opinii o projektach statutów jednostek pomocniczych gminy, jedno zarządzenie. W okresie międzysesyjnym jako organ wykonawczy gminy wydałem jedno upoważnienie w formie zarządzenia i dotyczyło załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej oraz uwierzytelniania dokumentów dla pani Agnieszki Cukrzyceń, kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. W wyżej wymienionym okresie wydałem 6 zarządzeń wewnętrznych burmistrza jako kierownika urzędu. Dotyczyło to powołania komisji przetargowej na zadanie pod nazwą rozbudowa strefy rekreacji i aktywnego wypoczynku oraz utworzenie siłowni zewnętrznych w Ponicach na terenie gminy Radka Zdrój. Powołanie komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadań pod nazwą rozbudowa strefy wypoczynku i rekreacji w Chabówce, powołanie komisji przetargowej na zadanie pod nazwą budowa boiska sportowego przy ulicy Jana Pawła II w Radce Zdroju, nadanie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników Urzędu Miejskiego w Radce Zdroju, powołanie komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko kierownicze naczelnika Wydziału GDS imienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami, to było drugie postępowanie, przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą remont drogi gminnej Aleja Tysiąclecia w miejscowości Rabka Zdrój. Ponadto w wyżej wymienionym okresie zostały przeprowadzone postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Jedno z nich to jest koszenie i pielęgnacja trawników miejskich, utrzymanie i pielęgnacja roślin w kwietnikach, grabatach oraz utrzymanie żywopłotów, wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg gminnych na terenie miasta i gminy Radka Zdrój. To jest na etapie realizacji teraz. Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Radka Zdrój z wyłączeniem strefy A ochrony uzdrowiskowej. Wykonanie usługi konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy Radka Zdrój w 2020 roku.
odwodnienie cmentarza komunalnego w Ponicach oraz odbudowa uszkodzonej infrastruktury technicznej na długości 45 metrów, to jest ten mur oporowy. Ogłoszono postępowanie na zakup fabrycznie nowej zamiatarki ulicznej na potrzeby gminy Rabko-Zdrój. Otwarcie oferty nastąpiło 3 marca, natomiast ze względu, że kwotę, którą gmina przeznaczyła, nie było żadnej oferty do tej kwoty. Przetarg został unieważniony i zostało wszczęte później drugie postępowanie. Ogłoszono i zakończono postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki w formie in-house, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości z terenu gminy Rabko-Zdrój od 1 kwietnia do 31 grudnia 2020 roku. Umowa została podpisana z zakładami komunalnymi spółka z o.o. ulica Kienickiego 46b. Ogłoszono postępowanie na rozbudowę strefy rekreacji i aktywnego wypoczynku oraz utworzenie siłowni zewnętrznych w Końcach na terenie gminy Rabko-Zdrój. Otwarcie oferty nastąpiło 8 kwietnia 2020 roku. I tutaj w postępowaniu złożono 14 ofert i postępowanie zostało zakończone. Przedsiębiorstwo robót instalacyjnych i budowlanych Halux, które wygrało ten przetarg za kwotę 198 850 zł. W chwili obecnej trwają procedury podpisania umowy z wykonawcą. Ogłoszono drugie postępowanie na zakup fabrycznie nowej zamiatarki ulicznej na potrzeby gminy Rabko-Zdrój. Odbyło się drugie postępowanie. Otwarcie oferty nastąpiło 26 marca 2020 roku. I tutaj, tak jak Państwo pamiętacie, bośmy mówili również na komisji, mówiłem o tym, że była oferta, która mieściła się w tej kwocie, ale jak Państwu mówiłem przedwczoraj, w związku z tym, że nie otrzymaliśmy między innymi subwencji oświatowej w tej wysokości, która została wcześniej zadeklarowana, bo dostaliśmy dotację o prawie 700 tysięcy niższą, no nie podpisaliśmy tego porozumienia i zresztą tak jak Państwo też pytają, Państwo też nie byliście za tym, żeby podpisać, ponieważ środków na to w chwili obecnej nie mamy. Ogłoszenie postępowania na rozbudowę strefy wypoczynku i rekreacji i zabawy w Chabówce. No i tutaj to pierwsze postępowanie, które było 17 kwietnia, tutaj mieliśmy 13 ofert, ale wszystkie oferty przekraczały kwotę, którą żeśmy na to przeznaczyli. Postępowanie unieważniliśmy i obecnie trwa właśnie drugie postępowanie. Ogłoszono postępowanie na zadanie pod nazwą budowa wojska sportowego przy ulicy Jana Pawła II w Rabce-Zdroju. Tutaj jako gmina przeznaczyliśmy na to kwotę 2 miliony złotych. Wpłynęło 19 ofert. Wygrała firma, to znaczy wygrała. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma za kwotę 2 miliony 500... Już moment. $2,540,000 i w chwili obecnej no jest kwestia, albo właśnie te pieniądze zostaną dołożone i zostanie to rozstrzygnięte, więc podjęliśmy decyzję, że idziemy w kierunku, żeby rozstrzygnąć z tego względu, że jeżeli tego nie zrobimy, to bieżnia zostanie zrobiona, natomiast nie zostanie zrobiony stadion i będzie wyglądał tak jak to wygląda, można powiedzieć, w chwili obecnej. Ogłoszenie postępowania na zadanie remont drogi gminnej Aleja Tysiąclecia. Termin otwarcia ofert jest 27 maj. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzenie w trybie zapytania ofertowego realizowane jest przez Wydział Inwestycji, czyli bieżące utrzymanie, konserwacja fontanny muzycznej przez kawiarnię Zdrojowa, dostawa tłucznia wraz z budowaniem oraz świadczenie usług koparki i samochodu na rzecz gminy Rabko-Zdrój w 2020 roku, no i utrzymanie czystości wskazanych terenów na obszarze gminy Rabko-Zdrój. Ponadto w wyżej wymienionym okresie zajmowałem się następującymi sprawami.
brałem udział w uroczystościach poświęconych poświęcenia tablicy pamiątkowej pani Marii Kaczyńskiej w Radce Zdrojów z udziałem prezydenta RP. Spotkałem się z dyrektorem MOK-u w sprawie obchodu stulecia urodzin świętego Jana Pawła II. Spotkałem się z panem Piotrem Biesem, artystą rzeźbiarzem, w sprawie udekorowania Parku Miejskiego rzeźbami postaciami pochodzącymi z książek dla dzieci. Spotkanie z doktorem Gawą w sprawie wydania książki o świętym Janie Pawle II, gdzie występuje wątek rabki. Wręczyłem nagrody w biegu wilczym, coroczna impreza poświęcona żołnierzom niezłomnym. Spotkałem się z prezesem zakładów komunalnych, z panią wiceburmistrz. Byliśmy w Warszawie na spotkaniu z głównym inspektorem ochrony środowiska w sprawie pilotażowego programu dla uzdrowisk oraz budowy stacji monitoringu jakości powietrza, która stacja stoi u nas w Radce i monitoruje powietrze. Jest to porządna stacja, mówiąc krótko, wiarygodna przede wszystkim. Od 1 stycznia tego roku poprosiliśmy o przygotowanie również porównania, bo jak Państwo pamiętacie, w 2017 roku takie badanie powietrza było robione również w Radce. I żeby przygotować takie zestawienie miesiąc do miesiąca, oczywiście porównanie, jak zmienia się właśnie czystość powietrza w naszym mieście, w naszej gminie, w naszym uzdrowisku. Wziąłem udział w Radzie Nadzorczej Szpitala Miejskiego w Radce Zdroju. Pani burmistrz uczestniczyła w zebraniu mieszkańców Komitetu Osiedlowego Nowy Świat. To było jeszcze przed koronawirusem. Spotkałem się z przedstawicielem przedsiębiorstwa Wody Polskie. Zainaugurowałem konferencję naukową pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego w Radce Zdroju, na którym objąłem również honorowy patronat. Uczestniczyłem w zebraniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Ponicach. Z panią wiceburmistrz w Warszawie spotkaliśmy się z panem Andrzejem Butem Mostowym, wiceministrem rozwoju. Spotkałem się z dyrektorami szkół i przedszkoli. Wziąłem udział w wyjazdowym forum wójtów burmistrzów Bukowiny Tatrzańskiej. Natomiast gdy zostały wprowadzone obostrzenia związane z koronawirusem, wdrożyłem szereg działań, o których już wcześniej mówiłem, związanych z zabezpieczeniem właśnie mieszkańców i pracowników. Uczestniczyłem w wideokonferencji z wojewodą małopolskim na temat związanych właśnie z koronawirusem. Spotkałem się z prezesem firmy APIS w sprawie inwestycji w Parku Miejskim. Spotkałem się z panem Andrzejem Gułą w sprawie pozyskania 100% dofinansowania na wybudowanie budynku pasywnego przeznaczonego do zasiedlenia przez mieszkańców Zakładów Gospodarki Mieszkaniowej. Jest to wsparcie właśnie w ramach programu Czyste Powietrze, edukacja oraz również we współpracy z Krakowskim Alarmem Smogowym. Spotkałem się z panem Markiem Zającem z Wojewódzkiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie ścieżek rowerowych budowanych na terenie województwa małopolskiego. Pani wiceburmistrz uczestniczyła w posiedzeniu zarządu lokalnej grupy działania w Radzie Wyżnej. Na Wodnym Placu Zabaw spotkałem się z wykonawcą, który ma przygotować tam projektor multimedialny. Spotkałem się z zarządem klubu sportowego Wieży. Spotkałem się z kierownikiem kina w sprawie drugiej sali projekcyjnej. Spotkałem się z zarządem klubu Habówka. W Podhalańskim Powiatowym Szpitalu spotkałem się z dyrektorem szpitala oraz spotkałem się również ze starostą. Chciałbym jeszcze powiedzieć, że pewne działania związane, które były w międzyczasie jeszcze robione, związane z koronawirusem, które podjęliśmy jako gmina. Czyli pierwsza sprawa to są dwa pisma do premiera Mateusza Morawieckiego w imieniu Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych. Osobiście również wystąpiłem do ministra Szumowskiego i pani wicepremier Emilewicz w sprawie sytuacji uzdrowisk. Złożyliśmy pisma i otrzymaliśmy, myślę, że Państwo wiecie, 35 komputerów, które przekazaliśmy dyrektorom proporcjonalnie do liczby uczniów. Zaleciłem pani skarbnik, by środki pieniężne z zadań niezrealizowanych typu właśnie MOK, promocja czy w szkołach takie zajęcia na basenie, które nie są realizowane, właśnie by te pieniądze zostały, mówiąc krótko, wstrzymane. Przygotowałem również odpowiedź dla dzierżawców na majątku gminnym, tak jak to na poprzedniej sesji, o co radni pytali na poprzedniej sesji. Następnie zadysponowaliśmy działania
naszego OPS-u w sprawie przekazywania żywności dla osób samotnych, starszych przy wsparciu. Tutaj uzyskaliśmy wsparcie ochotniczych straży pożarnych, za to im bardzo dziękujemy. Zalecenie, by również OPS rozeznał możliwości dostarczenia posiłków przez naszych najemców w szkołach dla uczniów z dowozem do domu. I takie zainteresowanie wyraziło wielu rodziców. To pozwoliło tym najemcom uruchomienie stołówki, które funkcjonują w naszej szkole, w naszych szkołach. Po zamknięciu przokup zarytym przez zakłady komunalne poleciłem otwarcie punktu i całkowitą zmianę organizacji pracy, no bo nie mogliśmy tego zamknąć. Natomiast musieliśmy zmienić tam organizację pracy. Pierwszy miesiąc pracowaliśmy zmianowo i zdalnie, natomiast podjęliśmy działania dla usprawnienia kontaktu z mieszkańcami, głównie drogą elektroniczną. Dzięki temu też ostatnia nasza szkoła prowadziła dziennik elektroniczny. Po świętach zaleciłem również, by pracownicy wykorzystali zaległe urlopy z ubiegłego roku. Część pracowników wzięła też opiekę nad dzieckiem. Zalecenie właśnie związane jeszcze z decyzjami premiera o podporządkowaniu Straży Miejskiej Policji. I wygląda to tak, że jeden z naszych strażników jest oddelegowany w każdy dzień do pracy z policją. Jest to w godzinach od 12.30 do 20.30. Tak jak Państwo również pytaliście na ostatniej sesji, zakupiliśmy dla szpitala materiały do ochrony osobistej za kwotę 20 tysięcy złotych. Z tego, co mówił prezes, ostatnimi czasy tej pomocy dostał jeszcze z innych, że tak powiem, źródeł, ale to była jedna ta z tych pierwszych pomocy, za co prezes również dziękuję. Natomiast są jeszcze, jak Państwo wiecie, działania, które podejmujemy w celu ograniczenia wydatków. Proszę mieć świadomość tego, że zresztą o czym myślę, że pani skarbnik też powie, ale to wynika, a przynajmniej tak się podaje, że to jest związane z koronawirusem, gdzie wpływy, które do naszego budżetu miały być w formie PIT-ów, CIT-ów i innych dokumentów czy podatków, no one nie realizują się w takiej wysokości i było to i wymusiło to dla nas właśnie te pewne działania. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Dziękuję, panie burmistrzu. Pytania i zapytania będą w drugiej punkcie. Piątym także. Przystępujemy do realizacji punktu trzeciego. Podjęcie uchwał na wniosek burmistrza zdrowia. Uchwała, projekt uchwały numer 23 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających się osobom tego pozbawionym uprawnionym zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Projekt tej uchwały był analizowany na komisji. Otrzymał jednogłośną akceptację. Wobec powyższego, czy ktoś z Państwa jeszcze w tej sprawie chciał zabrać głos? Nie ma. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały numer 25? Proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało 15 radnych, za 15 radnych. Projekt został jednogłośnie przyjęty do realizacji. Przystępujemy do projektu uchwały nr 26 w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt tej gminy Rabka Zdrój. Projekt ten również był na komisji dosyć burzliwie i szczegółowo omówiony. W związku z powyższym pytam, czy ktoś z Państwa jeszcze chciał coś dodać do tego projektu uchwały? Nie ma. Proszę. Ja chciałam tylko zapytać, bo tam była dyskusja na temat tych 16 tysięcy, że tam miało być zmienione. Nie, proszę Państwa, zdecydowaliśmy na końcu, że zostaje wszystko tak jak jest. Nie zmieniamy nic.
Tak zostało, tak, tak zaakceptowaliście Państwo 11 głosami za, 3 wstrzymujących się. Proszę bardzo, czy jeszcze coś? Nie ma. Przystępujemy do głosowania projektu uchwały nr 26 w sprawie opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało 15 radnych, 13 za, przeciwnik, 2 się wstrzymało, czyli będzie tu przy 13 za, 2 wstrzymało. Dziękuję. Projekt uchwały został przyjęty, a więc uchwała 26 idzie do realizacji. Projekt uchwały nr 27 w sprawie zmiany uchwały nr 21 przez 156 przez 20 Rady Miejskiej Orawce z 30 marca 2020 roku w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Pamiętacie Państwo, analizowaliśmy ten projekt na komisji i chodzi tam tylko o wykreślenie pewnego zwrotu, który w załączniku w umowie uchwały 21 156-20 Rady Miejskiej było po prostu dodane jedno zdanie, które jest praktycznie zgodnie z zaleceniami nadzoru wojewódzkiego niepotrzebne. I dlatego w paragrafie drugim w ustępie pierwszym punkt 12 otrzymuje brzmienie odpady zielone. Wykreśla się natomiast to, co było w nawiasie, odpady komunalne, pielęgnacji przydomowej, ogródku itd. Uzasadniłem te czy to, bośmy analizowali to na sesji, chyba że Państwo mają jeszcze jakieś dodatkowe uwagi. Proszę bardzo. Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało 15 radnych, 11 za, 4 wstrzymujących. Dziękuję. Wobec 11 głosów za uchwała przechodzi do realizacji. Projekt uchwały 28. Proszę Państwa, projekt uchwały 28 zaznaczam po zmianach, które ustaliliśmy na komisji. W sprawie przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, których płatność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. I w pierwszym projekcie uchwały było, że pozostałym podatnikom, w paragrafie pierwszym, punkt drugi, pozostałym podatnikom raty o ustalonym terminie płatności przybliżające do 15 kwietnia, ten zwrot wykreślamy, tylko zostawiamy od 15 maja, od 15 czerwca do 30 września, dlatego że już jest po terminie, uchwała nie może działać wstecz. W związku z tym, na następnej stronie, w paragrafie 7, nie ma, że wchodzi z ogłoszeniem dniem 14 kwietnia, lecz uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym. I proszę Państwa, dodatkowo jeszcze zmiana w załączniku do uchwały, tam gdzie mamy dane firmy i tak dalej, jest pod punktem pierwszym 15 kwietnia 2020 rok. Też to z tej uchwały wyrzucamy. Te trzy po prostu jak gdyby wykreślone sformułowania. Pozostałe wszystko jest tak jak dyskutowaliśmy. Proszę Państwa, są jeszcze jakieś uwagi? Nie ma. Przystępujemy do... Czy mogę słówko jeszcze? Proszę bardzo.
to mam jeszcze prośbę, tam było przeniesione, że jest termin składania tych oświadczeń do 30 czerwca, a chciałbyśmy prosić, żeby było do 31 lipca. Wychodzimy naprzeciw przedsiębiorcom, żeby był wydłużony ten termin, żeby mieli dłuższy czas, jeżeli ktoś później będzie chciał złożyć to jeszcze podanie o zwolnienie, będzie to mógł zrobić jeszcze w lipcu. Mam taką prośbę jeszcze o prowadzenie. Czyli do, termin składania do 31 lipca. Do 31 lipca. I to jest w paragrafie. Nie mam tej uchwały. Już osiągnę, bo ona jest 30 czerwca. To jest paragraf 5. Oświadczenie wraz z informacją, o której mowa w paragrafie 4. Uchwały należy złożyć nie później niż do 30 czerwca, a teraz do 31 lipca. Proszę Państwa, tak? 31 lipca. Proszę Państwa, czy w tej sprawie Państwo chcecie zabrać głos? Nie ma. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały nr 28 po zmianach na komisji i w tej chwili po zmianie daty? Proszę bardzo, kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Brało udział 15 radnych, 14 za, przeciwnik, wstrzymał się 1. 14 za, 1 wstrzymujący. Wobec powyższego projekt uchwały stał się uchwałą ważną do realizacji w sprawie terminu płatności. Dobrze, przechodzimy do uchwały projektu uchwały nr 29 w sprawie opłaty prolongacyjnej, a więc to jest jak gdyby związane nieodłącznie z uchwałą poprzednią, się wyrażała się zgodę na nienaliczanie opłaty prolongacyjnej za czas ten ubiegający od czasu do płacenia. Czy są jakieś uwagi? Nie ma. Przystępuję do głosowania. Projekt uchwały 29. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało 15 radnych, 15 za. Dziękuję, 15 za. Proszę Państwa, przystępujemy do głosowania uchwały nr 31 po zmianach w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki gminy Rabka-Zdrój działające pod firmą Szpital Miejski w Rabce-Zdroju. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, siedzibą w Rabce-Zdroju. Proszę Państwa, w paragrafie pierwszym, odczytam cały paragraf pierwszy, jeżeli macie tam tą uchwałę. Na wniosek burmistrza wyraża się zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego jednoosobowej spółki gminy Rabka-Zdrój działające pod firmą Szpital Miejski w Rabce-Zdroju. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, siedzibą w Rabce-Zdroju, wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego numer i tak dalej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście w Krakowie, 12 Wydział Gospodarczy Krajowego Sądu Rejestracyjnego o kwotę 1 000 000 zł, słownie, co jest do, z kwoty 8 198 500 do kwoty 9 198 500. Poprzez utworzenie 2000 udziałów o wartości nominalnej po 500 zł. Każdy o łącznej wartości 1 000 000 zł i objęcie wszystkich nowych udziałów przez gminę Rabka-Zdrój. Wyraża się paragraf drugi, wyraża się zgodę, by pokrycie udziału podwyższone kapitale zakłady nastąpiło przez przelew wierzytelności o łącznej kwocie 1 000 000 zł. I dalej, gmina przysługujących gminie Rabka-Zdrój od spółki Szpital Miejski w Rabce-Zdroju. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z tytułu kwot głównych udzielonych pożyczek w 19 czerwca 2015 roku, 2015 roku, 1 lipca 2015 roku, 10 lipca 2015 roku i 15 lipca 2015 roku. To, coś dyskutowali szczegółowo, ten 1 000 000 zł, to jest właśnie za pięknych, dobrych czasów.
minionych, czyli ten milion złotych nam wisiał jak gdyby w budżecie. Myśmy musieli go po prostu się z nimi jakoś uporać. Nie jest to jakby dodatkowy milion przeznaczony, to jest ten sam milion, który był już pożyczony wcześniej, a on nam wisiał tylko na stanie. Tak, pani księgowa? Tak. W związku z powyższym ten problem analizowaliśmy na komisji. Czy ktoś z państwa w tej sprawie jeszcze chciałby zabrać głos? Nie ma. Dziękuję. W związku z tym przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało 15 radnych, 10 za. 10 radnych za. 3 przeciw i 2 wstrzymujących. Wobec powyższego przy 10 pozytywnych opiniach wniosek uchwała Rady o przeznaczeniu podwyższenia kapitału zakładowego przechodzi do realizacji. Dobrze, przechodzimy do punktu następnego, 32, pod uchwała numer 32 w sprawie zmian w budżecie gminy. W związku z tym, że nastąpiły różne okoliczności, w związku z tym trzeba było modyfikować budżet i te problemy były na sesji, na komisji dokładnie analizowane. Czy jeszcze państwo chcecie jakichś dodatkowych informacji w sprawie, zanim przystąpimy do głosowania zmian w budżecie na rok 2020? Nie ma. Dziękuję. Proszę, przystępuję do głosowania. Kto jest za przyjęciem? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało 15 radnych. Za 9, 5 przeciw i 1 wstrzymujący. Wobec powyższego zmiany w budżecie gminy na rok 2020 zostały przyjęte. Przystępujemy do analizy projektu uchwały nr 33 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Rabka-Zdrój na rok 2020-2027. I tak jak powiedziałem, są to naniesione te zmiany, które w budżecie przegłosowaliśmy, są naniesione szczegółowo na rozpisane poszczególne lata. Jeżeli państwo macie jakieś pytania, proszę bardzo. Nie ma. Przystępujemy do głosowania. Proszę państwa, głosujemy. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały 33, naciśnie przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało 15 radnych. Za 9, 5 przeciw, 1 wstrzymująca. Wobec powyższego projekt uchwały o zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 20 do 30 roku praktycznie został przyjęty. Przystępujemy do realizacji uchwały nr 34 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Odczytamy tę uchwałę. Co następuje? Rada Miejska uchwala, co następuje? Postanawia się zaciągnąć w 2020 roku. To była 33 uchwała Rady Miejskiej. 33. Uchwała 34 jest zaciągnięcie kredytu. 35. Ta jest wycofana? Nie. To jest pomylone kolejność. Tak. Dobrze. Już ją dorobię, szybciutko, a pan... Dobrze. W sprawie udzielenia gwarancji zapłaty za roboty budowlane. To, cośmy mówili na komisji. Jeszcze we wrześniu, chyba we wrześniu w tamtym roku, w październiku analizowaliśmy
tą gwarancję. Została ta sprawa wycofana, zawieszona. Obecnie firma wykonująca pracę zażądała gwarancji bankowej. W związku z tym musimy... Może być tak, że oni znowu się wycofają? Może być tak. Może to nas nic... Po prostu po połowie jesteśmy obciążeni, to co Państwo wiecie, jeżeli by się udało tą kwotą tak mało, to mało ryzykuje. My też możemy się wycofać. Poproszę o głos. Tak, nie, teraz... Co my też ponosimy... Poczekaj, sekundkę, zaraz panu udzielę głosu. Po prostu chodzi o to w tym przypadku, że firma zabezpiecza się, że jak my nie damy jej gwarancji, to oni mogą powiedzieć dziękuję, nie daliście nam gwarancji, schodzimy z budowy, ponosimy wszystkie koszty, jakie są związane. W związku z tym ryzykujemy, a nic nie tracimy na tym, bo praktycznie po tym wszystkim mamy święty spokój, natomiast koszty tylko mamy w połowie firma i my. Pewno, że dawniej to były koszty szokujące dla nas, bo to się nosiło 10 tysięcy. W tej chwili, z tego co wiemy, jest to niezbyt wysoka kwota. Proszę, oddaję głos panu radnemu. Właśnie, ja do tego. No, dlaczego my jako gmina teraz musimy ponosić w tym momencie te koszty? Nawet niewielkie, ale każda, jak to mówią, złotówka jest ważna. Ja tu nawet wtedy zapytanie, to co pan przewodniczący wspomniał tutaj, w dniu 30 grudnia pytałem właśnie o to udzielenie gwarancji zapłaty za roboty budowlane tej firmie. No i sytuacja się powtórzyła, przestrzegałem, żeby nie było takiej sytuacji z parkiem wodnym. Tutaj ten wniosek miałem, zapytanie dokładnie. Sytuacja się powtarza. Ja jestem przeciwny takim praktykom. Jeżeli raz firma już nas stawiała pod murem, znowu ją wybieramy w tych przetargach. Mieliśmy już podstawy nawet odrzucić ten przetarg. Skoro ktoś już nas wcześniej... Panie Marku, jest tu niekonsekwencja w datach. Panie Marku, może inaczej. Wtedy ta sama firma zaczęła wykonywać pracę przy placu wodnym. I oni już wtedy zażądali od nas gwarancji. A więc oni już pracowali, oni już mieli umowę z nami podpisaną. Wycofali się z tego, bo to były duże koszty i dla nich. Ale też z drugiej strony musicie Państwo wiedzieć, że kodeks mówi tak, że na każdym etapie firma wykonująca może zażądać od płatnika gwarancji bankowych. W związku z tym my chcemy, czy nie chcemy, czy nam podoba, czy nie, musimy tej gwarancji udzielić. Tak, pani mecenas, proszę o to. Tak, ja tylko uzupełnię, bo widzę, że pan przewodniczący już kwestie prawne też przedstawił. Ja tylko chciałam też zwrócić uwagę, że przepisy jakby wprost nam mówią, że my nie możemy w umowie tego prawa wykonawcy wyłączyć, tak? To znaczy nawet gdybyśmy w warunkach przetargu, czy w umowie sobie napisali, że wyłączamy te przepisy, to to będzie zupełnie bezskuteczne, tak? W związku z czym te przepisy jakby kodeksu cywilnego w sposób bezwzględny musimy tutaj realizować, a nie udzielenie gwarancji tak naprawdę naraża nas na to, że wykonawca tylko skorzysta z możliwości odstąpienia od umowy, żądając od nas tak naprawdę zapłaty całego wynagrodzenia, bo do tego praktycznie to się sprowadza. Więc ponoszenie jakby tego ryzyka wydaje się tutaj zbędne, szczególnie, że jakby porównanie ryzyka do kosztu udzielenia gwarancji no jest jednoznaczne, tak? A tak jak mówię, no nie da się tego wyłączyć w umowie, bo my nie możemy dokonywać czynności, które są sprzeczne z ustawą, która wprost o tym mówi. Dziękuję. Proszę bardzo, jeszcze pan radny, proszę i mnie zastanawia, że jest tyle przetargów, jedna jedyna firma za tych czasów tylko żąda tych gwarancji. No proszę Państwa, troszkę to jest dziwne. Drugi raz ta sama firma, tyle firm tutaj robi różne zlecenia dla gminy. Dla mnie to jest niemoralne podchodzenie do rzeczy, wyciągając pieniądze od gminy. Ale to jest pierwsza firma, bo jak przy bulwarach nie mieliśmy żadnej gwarancji bankowej. Ale też wspominali o tym. Chcieli. No przepraszam, czy przy przetargach mogą uczestniczyć też radni, być na takim przetargu? Mogą być obecni? Każdy może być obserwatorem. No więc panie Marku. Proszę bardzo, uważam dyskusję za zamkniętą. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały nr 30 w sprawie gwarancji zapłaty za roboty budowlane?
Kto jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę bardzo. Głosowało 15 radnych za, 10 za, 3 przeciw i 2 osoby wstrzymują. Wobec powyższego udzielamy gwarancji zgodnie z treścią uchwały nr 35. Przystępuję w takim razie do tej uchwały wcześniej 34, którą ja mam zanotowaną, w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Postanawia się zaciągnąć w 2020 roku kredyt długoterminowy kwoty 6,5 miliona z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągnięcia kredytu i pożyczek oraz na spłatę planowanego deficytu. Kredyt, o którym mowa w ustępie 1, zostaje udzielony na podstawie umowy zawartej między gminą oraz PZB. Proszę Państwa, ten projekt tej uchwały analizowaliśmy. Dokładnie Pani Księgowa nam wyliczyła i podała, na co te pieniążki zostaną przeznaczone z kredytu. I w takim razie pytanie, czy macie jakieś jeszcze do tej uchwały pytania? Nie ma. W związku z tym przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały 34 w sprawie zaciągnięcia kredytu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało 15 radnych, 9 radnych za, przeciw 5, wstrzymał się 1. Wobec powyższego zaciągnięcie kredytu terminowego jest zgoda. Proszę Państwa, i mamy ostatnią uchwałę dzisiejszej sesji, mianowicie uchwała nr 36 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości. Analizowaliśmy to również na komisji. Czy mam przeczytać uzasadnienie? Chyba nie, bo wszyscy go znacie. Kto w tej sprawie chciałby zabrać głos? Proszę Pani radna. Chciałam zapytać, bo jak Pan mi relacjonował swoje spotkania w ostatniej sesji. Wspomniał Pan, że była rozmowa z przedstawicielami, to znaczy z dzierżawcą kina na temat drugiej sali w kinie. Czy to jakieś wiążące rozmowy, czy do czego dotyczyły? Odpowiemy to proszę później, Pani Małgosiu. Pani radna, zgodzi się, Pani odpowiemy później w pytaniach do burmistrza. Ale to, nie, no ale to jest. Aha, no to dobrze. No jeżeli Pani to ma zaważyć na głosie, proszę uprzejmie Pani. Szanowni Państwo, wszyscy widzimy, że współczesne kina to nie są to kina te bardzo duże, 200 osób, 300 i większe sale. Tylko dzisiaj jak patrzymy na multikina, to są to głównie sale, gdzie wchodzi właśnie około 100 osób. I istnieje możliwość, że tą dużą salę jesteśmy w stanie podzielić na 2 mniejsze sale, gdzie przy tej samej obsłudze jesteśmy w stanie wyświetlać 2 spektakle. I to pozwoliłoby uatrakcyjnić działanie tego kina i w tym kierunku chcielibyśmy pójść. Z tego względu, że myślę, że wszyscy Państwo wiecie, że wcześniej czy później to kino w Nowym Targu powstanie i musimy się też jakoś do tego przygotować, mówiąc krótko. I myślę, że gdyby istniała taka możliwość, że byłyby to 2, właśnie tak jak patrzymy przecież po Krakowie, to są przecież te sale nie są jak lotnisko, tylko to są mniejsze sale. I bardzo chętnie ludzie do takiego kina, do tej mniejszej sali idą i chcemy właśnie pójść w tym kierunku, żeby zrobić coś takiego. Natomiast zostaje nam jeszcze do zagospodarowania, jak Państwo wiecie, podziemie nam zostaje, gdzie też można byłoby zrobić malutką salę na około 30 osób i też przy tej samej obsłudze bylibyśmy w stanie to zrobić. Myślę, że nasze działanie musi iść w tym kierunku, jeżeli chcemy, żeby to kino się rozwijało i żeby ono było atrakcyjne. To są te działania. Mogę? Są pomieszczenia do wykorzystania. Proszę bardzo. Panie Burmistrzu, Szanowni Radni. Dzieląc tą salę na pół, po pierwsze straci na jakości, koszty przebudowy, żeby utrzymać standard kina, które mamy, no to ja nie wiem, nawet sobie nie wyobrażam w tym momencie. Owszem, będzie powstawało kino w Nowym Targu i niestety będzie tam 5D. Jeżeli my to kino pomniejszymy, jakość zmniejszymy, no to powiem szczerze, ja jako człowiek, który chce oglądać dobrej jakości film, bo idę do kina,
no to poradę do nowego targu. Także tutaj dzielenie sali na pół, wchodzenie w koszty, mija się w ogóle z tym. To jest moje zdanie i uważam, że jeżeli jak ja idę do kina, szukam kina dobrej jakości, a tutaj no niestety dzieląc tą salę na pół, nie wyobrażam sobie tego. To, tu pan burmistrz wspomniał o Krakowie, tylko po pierwsze tam jest więcej mieszkańców, więcej seansów, a proszę jeszcze przeliczyć koszt puszczenia takiego filmu. Za każde wyświetlenie seansu on się płaci licencję, prawda? Także tutaj... Dobrze, no, proszę bardzo. To nie jest temat tej uchwały. Proszę? To nie jest temat tej uchwały. My możemy to dyskutować. Proszę Państwa, będą zamykania, przedyskutujemy to, bo tu jest małe chyba nieporozumienie, bo ja też... Ja zadałam to pytanie tylko dlatego, że się zastanawiałam, dlaczego jest tam czas. Chodzi o to, żeby wykorzystać na dole te sale. Będzie po prostu przekazane kino na rok tylko i dlatego... Dlatego chciałam, dlaczego tylko na rok, jak zawsze było na 5 lat i zawsze była bezprzetargowo, a teraz nagle wychodzi, że jest na rok. No pan burmistrz mi ostatnio wyjaśnił, że to tylko dlatego, że ma być tam jakieś zmiany w związku z otwarciem planów pracy wodnego. No ale to przecież można zawrzeć w jakiejś umowie, czy dopisać w przyszłym roku, jeżeli to będzie w przyszłym roku, no to wtedy można do tej umowy jakiś aneks dołożyć. No i nie uważam, żeby ta umowa miała opiewać na rok, bo za rok... Dobrze, pani radna, wiemy o co chodzi, pozwolimy burmistrzowi odpowiedzieć, bo to się wiąże z uchwałą. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, ja już wspominałem również, będziemy mieli, jak Państwo pamiętacie, projektor Mość Medialny w parku i chcielibyśmy to wszystko połączyć docelowo. Chcielibyśmy, żeby tym zajęło się między innymi pracownicy kina. Natomiast póki to jeszcze nie ruszymy, też nie wiemy, jakie to będą ewentualnie koszty. Natomiast co do przyszłości kina, ja myślę, że nie stoi nic na przeszkodzie. Przecież Państwo możecie zaprosić kierownika kina i porozmawiać z nim, jak on widzi rozwój tego kina docelowo, bo przecież nic nie stoi na przeszkodzie. I my się dajmy sobie ten rok czasu, uporządkujmy też pewne rzeczy i docelowo można byłoby wtedy takie spotkanie z radnymi zorganizować, gdzie Państwo się dowiecie, jakie ewentualnie są plany też kierownika. A jest osoba, która się ubiega o to przejęcie, To jest pod mokiem naszym. To jest pod naszym mokiem i my to powierzamy dalej na rok czasu mokowi naszemu. Tak. Tylko mokowi na rok, bo po prostu były głosy, przepraszam, że zabieram głos, ale przecież też nawet wśród radnych nie było możliwości spotkania się teraz przy tym COVID-zie i parę rzeczy przedyskutować, żeby sobie nie zamykacie rąk, ja nie mówię tu o jakimś montażu, demontażu sali, całej reszty, tylko w ogóle ogólnie odnośnie funkcjonowania kina, czy ma dalej podlegać podmoc, czy to ma być samodzielna jednostka, czy w jaki sposób nie macie Państwo tu pomysł na tą realizację. Nie było możliwości spotkania się, przedyskutowania i całej procedury wszczęcia, więc dlatego pan burmistrz postanowił, że będzie to tylko na rok, żeby przez ten rok się zastanowić i to, co pan burmistrz powiedział, rozszerzamy jakby działalność tego kina w związku z tym, że będą też wyświetlane te filmy w parku, można wykorzystać tych samych ludzi, operatorów. Spotkaliśmy się tutaj z panem burmistrzem, z panem kierownikiem kina, tam kwestia była parkingów, różnych rzeczy, uregulowań. Ale tak jak pan burmistrz powiedział, nie było na to czasu, żeby się spotkać z wami i chcielibyśmy, żebyście się Państwo na ten temat wypowiedzieli. Będzie komisja oświaty, pani już zaplanowała, więc myślę, że na ten temat też możemy podyskutować, ale no, umowy są zawarte z MOK-iem i musimy tę decyzję do 30 czerwca podjąć, bo jest tylko dzierżawa MOK-u. Ma do 30 czerwca, czyli dobrze, że na tych samych zasadach. 30 sierpnia, aha. Na tych samych zasadach. Tak. I dalej chcemy na tych samych zasadach, tylko no, żeby był czas. Dobrze, proszę Państwa. Jeszcze jedno pytanie w stosunku do tej uchwały właśnie. Czy byli zainteresowani jacyś inni chętni na dzierżawę tego kina? Myśmy z nikim nie rozmawiali. Nie robiliśmy takiego rozeznania. Nie mamy rozeznania. Można byłoby to faktycznie dać pod dzierżawę komuś też prywatnemu. Nam schodzą koszty w przyszłości. No, my musimy wybiegać na przyszłość. Już bym nie zarabiali. Kino jest właśnie tą kurą, która znosi złote jajka. Mamy z tego, przepraszam, czy mamy jakiś zysk z tego jako radny? Oglądała pani
Bilanskina, ile kino dało pieniędzy? Ale mówię, że teraz w tym okresie... 1 400 000 prawie zrobiło kino. Panie Przewodniczący, ale przecież należy podmuchać. Należy kino, należy podmuchać. No ale do Pana wiadomo, tak prawie 700 tysięcy. No ja nie wiem. Albo dajemy... Dobra, jeszcze kończymy dyskusję. Albo przecież są komisje, to o czym mówicie Państwo, proszę zaproponować przewodniczącej komisji spotkanie, gdzie dyskutowano by na przykład o kinie czy o kulturze i przedyskutować tą sprawę. Myślę, że tu jest wszystko do załatwienia. Dobrze, kończymy dyskusję, przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały nr 2036? Cztery wyrażenia zgody na odstąpienie obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy o sprzedaży nieruchomości. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało 15 radnych, za 8, przeciw 2. Wstrzymało się 5 osób, 5 radnych. Wobec powyższego projekt uchwały został zaakceptowany i poddany do realizacji. Proszę Państwa, tym sposobem zrealizowaliśmy uchwały burmistrza. W związku z tym przystępujemy teraz do przedstawienia projektu uchwały pani radnej, która projekt uchwały wszedł do dzisiejszych obrad. Proszę bardzo. Dziękuję. Uchwała Rady Miejskiej w pracy z sprawie wyznaczenia historii na 2 grudnia 2019 roku pani A.G.M. Ja przeczytam uzasadnienie komisji. Na posiedzeniu 21 stycznia 2019 roku Komisja Skarbnictwa i Petycji analizowała pismo złożone przez panią Agię z 13 grudnia 2019 roku dotyczące prośby o pomoc w załatwieniu sprawy o pisanie skargi do burmistrza miasta i gminy Radka-Zdrój z dnia 8 października 2019. Komisja Skarbu Wniosków i Petycji po zapoznaniu się z pismem dotyczącym sporu sąsiedzkiego postanowiła sprawę przekazać do burmistrza Radka-Zdrój, ponieważ komisja nie jest zdolna do zajmowania stanowiska w sporach sąsiedzkich. Wobec powyższego Komisja Skarbu Wniosków i Petycji występuje do Rady Miejskiej w Radka-Zdroju o przekazanie pisma burmistrzowi Radka-Zdroju zgodnie z artykułem 243 ustawy z dnia 14 czerwca 1930 roku kodeks postępowania administracyjnego. Tekst jednolity dziennik ustaw 2020 komisja 256 uczynienie zmianami. Podpisane przewodniczące sprawy wniosków i petycji. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciał w tej sprawie zabrać głos? Ale czy my jako Rada w takich sporach mamy prawo? Nie, mamy przekazać projekt uchwały do realizacji panu burmistrzowi. Czy ten wniosek był akceptowany przez biuro prawne? Tak, dobrze. Jest zgodny, tak? Proszę bardzo, przystępujemy do głosowania. Kto jest za przekazanie mniejszej projekt uchwały do realizacji panu burmistrzowi. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę bardzo. 15 jest za. 15 głosowało radnych. 13 głosowało za. 1 przeciw i 1 wstrzymał się. Wobec tego uchwała zostaje zgodnie z treścią przekazana burmistrzowi. Proszę Państwa. Tym sposobem zrealizowaliśmy jak gdyby porządek dzisiejszego dnia w sprawie uchwał. Jeśli Państwo nie usłyszą sprzeciwu, 10 minut przerwy i przystąpimy do punktu 4. Dobrze? Proszę bardzo, spotykamy się 25 minut. Panie Pawle, wyłączony.
Państwa, po przerwie rozpoczynamy drugą część. Kontynuujemy drugie posiedzenie. Natomiast chciałem w punkcie 4 poinformowanie o pismach skierowanych do Rady Miejskiej. Wpłynęło do Rady Miejskiej pismo od burmistrza Radki Zdroju przekazane, w załączeniu przekazujemy przygotowaną ocenę zasobów pomocy społecznej na rok 2019 dla gminy Radka Zdrój. Obszerne opracowanie, szczegółowe opracowanie, które zostało przygotowane przez zasoby pomocy społecznej i prosiłbym, abyście Państwo w miarę wolnego czasu, będzie u nas w biurze do wglądu. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, jak przebiegała pomoc i tak dalej w naszej gminie, jest to opracowanie do wglądu za 2019. Wpłynęło również pismo dotyczące sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy samorządu gminy Radka Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą. Pismo i te przygotowane przez pana burmistrza, gdzie jest szczegółowe rozpracowanie, które i jakie organizacje pozarządowe otrzymały, jakie subwencje i z którymi współpracujemy. Proszę, pismo również jest u nas w biurze do wglądu. W międzyczasie wpłynęło pismo z Zgromadzenia Związku Gmin do Rzecza Górnej Rawy i Krakowa w likwidacji. To żeśmy, pamiętacie Państwo, głosowali i z niego wystąpiliśmy ze względu na to, że było ogłoszona po prostu likwidacja. Widzę to, przeglądałem to, widzę tutaj dokładne opracowanie, rozliczenie i tak dalej, i tak dalej. Przesłali nam materiały, które zostały na ręce pana burmistrza przekazane chyba do ponownego przeanalizowania. Tak? To znaczy ja powiem tak, ja przesłałem to do Biura Rady, jeżeli ktoś z Państwa chciałby się zapoznać, bo w ubiegłym roku byliśmy członkiem, w tym roku już nie jesteśmy, ale to jest bilans za ubiegły rok, jeżeli ktoś z Państwa chciałby sobie wgląd mieć dokumenty, to są u pani Beaty. Oczywiście spółka ta nie została zlikwidowana, reaktywowała się ponownie i ożyła i będzie. Dosyć obszerne to jest, ja to analizowałem, ale nie jestem tym zainteresowany. I ostatnie pismo, które proszę Państwa wpłynęło. W załączeniu przesyłam apel Stowarzyszenia Gminy Powiatu Małopolskiej oraz Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów Rzeczpospolitej do premiera i rządu o wprowadzenie sektorowej tarczy antykryzysowej dla turystów. Proszę Państwa, jest to bardzo obszerne pismo uzasadniające konieczność wprowadzenia przez rząd jak gdyby dodatkowej tarczy dla samych ośrodków turystycznych, domów czasowych, zakładów, które po prostu na skutek koronawirusa ucierpiały. I ja tylko pozwolę sobie odczytać urywek, żebyście Państwo wiedzieli mniej więcej. Dlatego tu jest cała ta pistoła, które ten, kto ucierpi, dlaczego ucierpi, różnicę procentową i tak dalej, szczegółowa analiza zrobiona. Dlatego konieczne jest uruchomienie ogólnopolskiej tarczy antykryzysowej dla branży turystycznej, dla ochrony polskich przedsiębiorców, właścicieli infrastruktury, którzy mogą być zmuszeni do zamykania i wyprzedawania swojej infrastruktury i bazy noclegowej międzynarodowym instytucjom finansowym i zagranicznym kooperacjom turystycznym w ramach długoterminowych strategii. Zdecydowana większość firm turystycznych w Polsce należy do polskich obywateli. Bez pomocy państwa może się okazać, że turyści nie tylko w Małopolsce po ustaniu pandemii mogliby nie być gośćmi jak do tej pory, lecz większych polskich pensjonatów, domów czasowych, hoteli i hosteli, jako że
te ostatnie przejdą w ręce inwestorów zagranicznych. Prawdopodobny jest taki scenariusz wydarzeń, że będą jedynie pracować jako personel w takich zagranicznych obiektach świadczących usługi. Dlatego Komisja Europejska, obawiając się podobnych procesów w gospodarce państw Unii Europejskiej, zaapelowała o ochronę różnych firm przed takim przejęciem. W ostatnich dniach m.in. rząd Republiki Niemiec podjął podobne działania w celu ochrony swoich firm. Dlatego chodzi o to, żeby nie doszło do faktycznego wywłaszczenia firm przez wykup nieruchomości przez kapitał zagraniczny, co destabilizowałoby długoterminową stabilność gospodarki krajowej itd. I teraz jest to całe omówienie szczegółowe, rozpracowanie w tabelach, jak to wygląda w poszczególnych latach i te lata, które nas mogą czekać przy tej pandemii. I kończy się to, ten cała odezwa. Proponowane rozwiązanie tarczy antykryzysowej dla turystyki stanowi minimalne obciążenie dla budżetu znacznie niższe niż koszty upadłości lub wypłaszczenia polskich przedsiębiorców, przez to kapitał zagraniczny może być wprowadzony w trybie zautomatyzowanym bardzo szybko, co zapewni utrzymanie prawa własności nieruchomości, funkcjonowanie branży, a nawet koniecznych inwestycji. Jest to odezwa do ministerstwa, która jak gdyby chce zmobilizować rząd do zajęcia się szczegółowo tym działem naszej gospodarki. Proszę bardzo. I to by były wszystkie pisma, z wyjątkiem jeszcze ostatniego, które pozwolę sobie odczytać. Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Rawka-Zdrój w sprawie wyrażenia opinii i uwag o projektach statutów jednostek pomocniczych gminy. Burmistrz Radki Zdroju na wniosek doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Radce Zdroju przeprowadzi z mieszkańcami gminy Rawka Zdrój konsultacje społeczne w przedmiocie projektów uchwał w sprawie uchwalenia statutów SOEC, Habówka, Rdzawka, Ponice i statutów osiedli, Zaryte, Słone, Traczekówka, Nowy Świat, Centrum, Orkana, Łęgi, Rynek, Sądecka. Konsultacje obejmują gminę Rawka Zdrój. Po pierwsze, konsultacje społeczne zostały przeprowadzone od 25 maja 2020 roku do 8 czerwca 2020 roku poprzez a. udostępnienie projektów statutów wyszczególnionych w paragrafie 1 ust. 1 powyżej do wiadomości mieszkańców, tu powinno być podane, do wiadomości mieszkańców od 11 maja 2020 roku do dnia zakończenia konsultacji. B. Zebranie opinii i propozycji w przedmiocie projektu statutu. 2. Udostępnienie konsultowanych projektów statutu będzie polegać na umieszczeniu ich w wersji a. elektronicznej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy Rawka-Zdrój, b. papierowej na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Rawce-Zdroju przy ulicy Parkowej 2. Punkt 3. Każdy mieszkaniec gminy Rawka-Zdrój w okresie od 25 maja 2020 roku do 8 czerwca 2020 roku ma prawo do wyrażenia swojej opinii i złożenia propozycji do przedstawianych projektach statutu w formie a. pisemnej na dziennik podawczy Urzędu Miejskiego do urny, b. pisemny za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres Urząd Miejski w Rawce-Zdroju, ulica Parkowa 2, 347 Rawka-Zdrój z dopiskiem na kopercie. Konsultacje społeczne, statuty, sołec i osiedli. C. elektronicznej, w postaci elektronicznej za pośrednictwem Poczty Elektronicznej na adres urząd@rawka.pl. W tytule należy konsultacje społeczne, statuty, sołec i osiedli. To jest ogłoszenie, to jest komunikat bardzo ważny dla mieszkańców, którzy nas słuchają, oglądają, żeby między innymi już mieli informacje. Ogłoszenia te zawisną na wszystkich tablicach dostępnych ogłoszeń w naszej gminie i sołectwach. Tyle co do pism, które wpłynęły w międzyczasie do Rady. Wobec powyższego przystępujemy do punktu 5. Interpelacje i zapytania radnych. Proszę bardzo, pan Rafał. Ja mam jeszcze taki drobny
związku z planowanym remontem alei Księżycia zwracam się z zapytaniem, czy dojazd do mostu koło sklepu rybnego będzie przebudowany. Panie burmistrzu, ten strony powiat, w związku z tym... Jak najbardziej, to zostanie podniesione, to musi być niweleta zrobiona, bo to jest nienormalne, to co jest. Tak, i tu mamy jeszcze takie... Zwracam się z wnioskiem o załatanie ubytku na łączniku ulicy Gorczańskiej w Wójtowiczowej. Podczas ostatniej naprawy dróg ten odcinek ulicy został niestety pominięty. Znaczy pan wie, że tam pewien odcinek został cały zrobiony, w związku z tym, że tam już nie dało się łatać tej drogi. To ale to zostało między Gorczańską a... Wiem, bo... Wójtowiczowej a Polną, a na łączniku Gorczańskiej, ale tam główny odcinek Gorczańskiej z Wójtowiczową tam są takie uskoki, panie burmistrzu. Jechałem tam ostatnio, tam po prostu można urwać zawieszenie. To znaczy też jechałem, bo dzwonił jeden mieszkaniec, pojechaliśmy tam z panem Pawłem i powiedzieliśmy, że tam jeszcze to zrobimy. Tam w kilku miejscach po prostu, bo wiadomo, całe to nic nie da się zrobić. Panie Rafale, tamtą drogę to w ogóle pasowałoby zrobić, bo to jest dramat. No ale taki dramatyczny dróg, który jest u nas był. Panie burmistrzu, ja wczoraj jechałem tam. Ale nie tam, na Wójtowiczu. Aha, na Wójtowiczu. Myślałem, że 1000 lat. Nie, myśmy to przejechali. Panie burmistrzu, jeszcze zwracam się na pytanie, jak zakończyła się sprawa z tych śmieci zalegających w cmentarzu, bo to tak takie głośne było, że... Ludzie mówili na miasto, czy to, na miasta, że nie odbierają tych śmieci tam przy tym parkingu. No teraz nie ma pojemników. No właśnie nie było pojemników śmieci. Są włożone na cmentarzu. Jeden kontener do środka. Do środka. To jest teren wewnątrz cmentarza, ale gdzieś dowiedziałeś się miasto. Ten jest tak przesuwany przez osoby, tak, które tylko... mają groby tutaj przy tej głównej alei, bo on przeszkadza po prostu. Szanowni Państwo, ale wszyscy wiemy, że jeżeli za te śmieci zapłaci miasto, to znaczy my zapłacimy, bo tak to wygląda. I dobrze Państwo o tym wiecie. Natomiast proszę zwrócić uwagę, my też mamy cmentarze jako gminne i tak samo ponosimy koszty. Tamten cmentarz jest cmentarzem parafialnym i ktoś tym cmentarzem też administruje i powinien wziąć na siebie również te wszystkie zobowiązania, które z tego wynikają. Bo my jako gmina te zobowiązania żeśmy wzięli. Proszę zwrócić uwagę, przy naszych cmentarzach gminnych mamy zbudowane parkingi, a tutaj parking jest zbudowany na gruncie gminnym, cmentarz jest parafialny. Musimy pewne rzeczy oddzielić i nie możemy mówić tak, że no dobra, no to jest to w obowiązku gminy, no ale w obowiązku gminy to znaczy, że mieszkańcy muszą za wszystko zapłacić, no bo tak to wygląda. Ja pani... Decyzja tych pojemników na środku cmentarza to jest miasta, tak? Nie. To jest kwestia odpowiedzi, tylko tak, że umowę na sprzątanie wokół tego cmentarza, znaczy tych pojemników, miały nasze zakłady gospodarki komunalnej, więc po tych licznych interwencjach mieszkańców myśmy, ja zadzwoniłam do zakładu gospodarki komunalnej, żeby porozmawiali z księdzem, który jest administratorem, bo pamiętacie tu wizytę pani na którejś komisji czy sesji, skoro nie było decyzji rady o tym, że to miasto ma płacić za te śmieci i sprzątać, poprosiłam, żeby porozmawiali z księdzem i odebrali te śmieci. Tak się też stało. Ksiądz zapłacił za fakturę za wywóz tych śmieci. Pojemniki zostały ustawione zgodnie z wytycznymi księdza i to jest wszystko. Ja ludziom tłumaczyłem, że to jest właśnie nie teren gminy, ale ludzie mówią, że to nasza gmina. No a to co mówią, szanowni Państwo, jak zapłaci za to gmina, to znaczy zapłacą mieszkańcy. Bo tak to wygląda. Jeszcze takie dwa drobne. Zwracam się z zapytaniem, na jakim etapie jest odbudowa tej willi pod Aniołem? Czy w tym roku ruszy odbudowa, czy... Nie no, śmieszaj. Znaczy, panie Rafale, odpowiemy na to jak najbardziej, natomiast proszę pamiętać i myślę, że Państwo wiecie, jakie były perypetie z tym i jakie obwarowania na nas nałożył konserwator. Była sytuacja taka, ja tam Państwu też przesłałem część informacji, mianowicie konserwator zabytków, gdy wyłoniliśmy osobę, która miała przygotować projekt odbudowy tego budynku i spotkała się z konserwatorem, to konserwator określił swoje wymagania i ta osoba zrezygnowała. Straciliśmy 4 miesiące, można powiedzieć. Wyłoniliśmy następną osobę i ta następna osoba to przygotowuje, ale to już też nie są te pieniądze. To są jeszcze wyższe pieniądze. No, jest, tak to wygląda. Czyli projekt odbudowy jest przygotowywany. Jeżeli mówimy już o Aniele jako zabytku i o tych budynkach, które tutaj mamy wokół parku, proszę pamiętać, że konserwator zabytków oczekuje od nas, że my z tych budynków wyprowadzimy tych mieszkańców i zmienimy przeznaczenie tych budynków, czyli że będzie to przeznaczenie albo na cele kulturalne, albo jakieś fundacje, stowarzyszenia, coś tego typu,
ale nie lokatorzy. I konserwator na okrągło, żeby nie powiedzieć, że jak odbywają się z nim spotkania, oczekuje, że my tych lokatorów stamtąd wyprowadzimy. On tego od nas oczekuje i mówi tak, że no mówi, proszę się zastanowić, a co by było, gdybym teraz ja czy pewne służby nie zgodziły się na to, że ci ludzie mogą tam mieszkać. Mówi, w tym momencie musielibyście Państwo jako gmina wynająć im mieszkania i przenieść ich bezwzględnie z tych budynków. Jeszcze Panie Burmistrzu, jedno, mieszkańcy Zakładu, zwłaszcza przyjeżdżą, no, że mają jakieś sprawy do załatwienia. Skarżą się, że jest odpowiednią poznaną, ale tutaj Nowy Świat teraz zamknięta ta droga, objazdy po prostu, że nie mogą wiadomo, większość mieszkańców zna objazdy, ale osoby przyjeżdżające nawet ostatnio przed urzędem, jakby przedwczoraj, że się Pan skarżył, że do Instytutu Wiatrowego, rzeczywiście mu wytłumaczyłem, jak to jechać, ale żeby były jakieś tablice informujące o objazdach, jak są takie remonty. Ale to jeszcze nic nie stoi na przeszkodzie, bo chwilę to będzie jeszcze zamknięte, jak najbardziej zrobimy to. No i jeszcze niektórzy przy okazji mówili, że ten to utwardzenie tam na dole przy rzece, że to takie jest mamne utwardzenie. Ten objazd tymczasowy, znaczy od kresówki do tego skrzyżowania z ulicą Drażewskiej jeszcze. Tak, tylko Panie Rafale, tam wypadałoby tak jak próbujemy, planujemy w każdym bądź razie, żeby zrobić inwestycję z prawdziwego zdarzenia, czyli ten most w tamtym kierunku, tą drogę z tymi, z częścią z tych osób, którzy mają tam do tej części podjazdowej, do góry, rozmawialiśmy już w sprawie wykupienia tamtego, tamtej części, poszerzenia tej drogi, bo tam po chodniku wszyscy jeżdżą. To są, tak to nie powinno wyglądać, ale u nas to tak naprawdę wygląda i to chcemy zmienić, ale tego nie jesteśmy w stanie wszystkiego naraz zrobić. Wszystko. Dlatego połataliśmy tylko właśnie w ten sposób. Tam koło tego komisariatu, tak? Komisariatu. Proszę bardzo, pan Darek. Nie, pan Darek był wcześniej. Panie Robercie. Proszę bardzo. Panie burmistrzu, dwa pytania. Termin realizacji tej lampy na Bocznej Puchalańskiej, bo to już trwa. Dwa razy do pana Pawła dzwoniłem, nie ma rezultatu. To tam było. I drugie o załatanie drogi bocznej tam w stronę Krzywonia. Tam dziury są. To znaczy ja mówiłem tutaj Państwu w sprawozdaniu, że są właśnie ubytki uzupełniane. To jest jeszcze nieskończone i tam to jest na pewno wzięte pod uwagę po naszej ostatniej rozmowie, ja sam sprawdzałem. Także myślę, że to zostanie zrobione na tym. Dziękuję. A lampy w pracy, bo powiem szczerze, nie. To już dwa razy z Panem Pawłem rozmawiałem. I w ogóle nie świeciły jeszcze? Nie, to było tam nie ma w ogóle. W ogóle w środku. Proszę bardzo, Pan Robert. Trzy albo nawet cztery takie chciałem pytania zadać. Pierwsze to chciałem Panie Burmistrzu, żeby biorąc dzisiejszy kredyt, jakby powiedzieć, bez dyskusji jakby takiej większej, bo na komisji dyskutowaliśmy. Ale chciałbym, żeby ta informacja, na co bierzemy ten kredyt, żeby się ukazała, albo dziś wyjaśniła nam Pani Skarbnik, na co było wzięte. Znaczy my wiemy jako radni, tylko nie wie, oglądający nas nie wiedzą, no bierzemy kredyt i tak dalej. To, żeby ta informacja się ukazała. Drugie tak, w związku z tym, że bierzemy kredyt na tego typu cele, co dłużej przedstawione będą, chciałbym, żeby pan burmistrz zrobił taką analizę dziesięcioletnią brania kredytu i na co były przeznaczane. Tak. Ale przeznaczenie to mamy. Przeznaczenia nie, ale wysokości mamy. Następnie chciałem poinformować, że jest informacja odnośnie tych, to co Pan Burmistrz zaczął mówić o tych zabytkach. Jest to na stronie gminy, ukazała się taka informacja. Tu jest nawet podane 18 milionów. Adres miejski gminy Markowa, Rabka Zdrój, droga na Majową, ale dotyczy to ewidencji i zniesienia z ewidencji. Można jako obywatel może po prostu wnosić wniosek, gdy je ma wpisaną. Taką obiekt, żeby mógł również zgłosić wniosek o skreślenia z tej ewidencji. Jest taka możliwość. Żeby... Ale nie ciesz się tak bardzo, bo prawdopodobnie konserwator musi wyrazić zgodę, ten nasz kochany. No, ale wystąpić może. No to już będzie kwestia decyzji. I chciałem tu na tym poinformować wszystkich, że przeprowadziliśmy jako rewizyjna, już nam się udało skończyć jedną, drugą będziemy kończyć. Kontrolę w dziale promocji, doglądu
protokół pokontrolny i tak dalej, bez większych jakichś tam, musiałem tylko powiedzieć, nie ma jakichś większych zastrzeżeń. To tyle dziękuję. Proszę bardzo. Dobrze, panie przewodniczący. Panie Robercie, my odpowiemy oczywiście na piśmie, natomiast kwestia na przykład aktualizacji zabytków, bo to musimy zrobić, bo to jest wymagane raz na kadencję, musi być zrobione. I to jest robione obecnie, to jest na naszej stronie. Jak najbardziej, to co pan powiedział, mieszkańcy mają prawo dopisać, ale mają też prawo wystąpić faktycznie o to, żeby jakiś budynek został wycofany z ewidencji zabytków. Mają do tego prawo. Natomiast tak jak tu przewodniczący powiedział, co z tego będzie, to jest inna sprawa, ale mają do tego prawo. Ja jeszcze może wrócę do tych zabytków, jak mi dacie jeszcze jedno zdanie. Bo rozmawialiśmy tu już wcześniej na komisji, że wystąpimy z uchwałą nawet, skargą można tak powiedzieć, na naszego konserwatora z Nowego Targu do wojewódzkiego konserwatora, bo na naszych oczach zburzył zabytek jakby starej gminy, a tu nie da anioła postawić. No to jak się to ma do rzeczy? Kresówka jest na odmianę. Można jedno zdanie. Panie Robercie, tak właśnie, może nie tą skargę wyślecie, może byśmy zaprosili konserwatora i żebyście panie najpierw porozmawiali. Jakieś działania podjąć w tym kierunku, bo tak, to my wszystkie te nasze zabytki, to tak, albo ktoś na dojście... Bo śmiercią naturalną się dawano. Tak. A mamy zabyt. Ale może faktycznie pomysł zaproszenia pana konserwatora. Myślę, że to zacznijmy od tego, a dopiero później. Jaki będzie efekt tego spotkania? Jak najbardziej. Tym bardziej, że obieca nam, że zdobędzie środki finansowe. Tak. Rozkładaliśmy wniosek, ministerstwo nie przyznało nam pieniędzy, a w tej to były kwoty po 400, po 500 tysięcy, większości dostały kościoły. Teraz terminie. To znaczy, no ja myślę, że pan przewodniczący byłoby najlepiej, żeby wystąpił, skoro jest to na sesji, o tym mówimy, żeby go zaprosić. Wracając jeszcze do tego, o czym pan mówi, o kredycie. Pamiętacie państwo, bo było to, zadał pan to samo pytanie, panie Robercie, na komisji, mówił pan o tym. Ja państwu przesłałem później po sesji tą informację z tymi kwotami. I jeżeli państwo chcecie, myślę, że pani skarbnik też się nie uchyla. Ja też napisałem, że postaram się, jeżeli będzie taka potrzeba, żeby pewne rzeczy wyjaśnić, wytłumaczyć. Powiem tak, myślę, że państwo widzicie, że udało się, jak już państwo byliście radnymi, że nawet zjechaliśmy wtedy o 500 000 z tego długu na koniec roku. W 2019 przecież też robiliśmy inwestycje. Nie wzięliśmy dodatkowych żadnych pieniędzy oprócz tego, co były te raty kredytu, które były zaciągnięte przez poprzedników. I w tym roku też nie zakładaliśmy większego. Natomiast proszę zobaczyć, jeżeli chodzi o inwestycje, założyliśmy na ten rok inwestycje na kwotę 21 milionów złotych. Ale sami państwo wiecie, bo informowaliśmy was, że na przykład w związku z tym, że najwięcej dopłacamy do szkół, zdobyliśmy te środki na ten projekt 500 000, teraz 2 000 000, żebyśmy pozyskali pieniądze z zewnątrz, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że naszego budżetu na wszystko nie stać. Na podobnej zasadzie było przecież i z drogami, i tak samo ze stadionem, gdzie udało się nam te pieniądze pozyskać. I proszę mieć świadomość, że nie próbujemy tych inwestycji realizować kosztem tylko naszego budżetu, naprawdę staramy się tych pieniędzy szukać. Natomiast to, co wyszło i państwu też informowałem państwa i mówiłem o tym, że w związku z tym, że nam się nie realizują dochody, plus to, co wyszło, o czym też tu była mowa dzisiaj, jeżeli chodzi o szpital, to też nie są zobowiązania ani tej rady. Kiedyś szpital był w tarapatach, no i była decyzja, że dostał to wsparcie od urzędu, od samorządu, natomiast no, dzisiaj podjęliśmy taką decyzję. Ja powiem szczerze, liczę na to, że to pozwoli prezesowi szpitala też złapać oddech i wyprowadzić ten szpital na prostą. Wierzę w to. I myślę, że te działania, które podjął, że idą w dobrym kierunku, też to wierzę. Natomiast co do inwestycji drogowych, proszę zwrócić uwagę, szanowni radni, za każdym razem, każda sesja, mówimy o drogach. Faktem jest, że stan dróg w Rabce no jest, mówiąc krótko, niezadowalający. I
Dzisiaj oczekiwania mieszkańców są takie, że każdy jednak do tego domu, do domu przynajmniej dojedzie w jakichś przyzwoitych warunkach. I nie ma się czemu dziwić, że takie są oczekiwania. Natomiast w miarę możliwości będziemy się starali i naprawdę będziemy szukali tak samo również środków spoza, bo za tylko nasze środki gminne nie będziemy w stanie tego wszystkiego zrobić, a potrzeb jest naprawdę bardzo dużo. Widzimy i jeździmy po tych drogach tak samo i chodzimy po tych drogach. Wielokrotnie jest tak, że mieszkańcy dzwonią i proszą, niech pan przyjedzie, niech pan zobaczy, jak ta nasza droga wygląda. No, no widzę, jak to wygląda. A to co? Informacje, jakie to przynajmniej. Aha, bo pan Jacek właśnie tu pyta jeszcze o ten chodnik na Szwerdzawce. To jest tak, że tam jest taki krótki odcinek. Pamiętacie państwo, podjęliśmy uchwałę kiedyś tam właśnie do kończenia tego odcinka, tam przy tym mostku, przy tym podjeździe. Natomiast to miał realizować powiat. No ja muszę zapytać po prostu, na jakim to jest etapie w powiecie. No ty, bo tego też nie wiem, panie szczerze. Dobrze. Proszę pani Dorota. Przepraszam, pani Jacek. To znaczy. Kobiety mają pierwsze. No to kobiety mają pierwsze. Proszę. Ja chciałam złożyć, mianowicie o to, aby przy odbiorze prac w zakresie właśnie łatania dziur byli powiadomieni, są te spiralne na przykład w sołectwie. O, to jest najlepsza komisja, zgadzam się. Żebyśmy wiedzieli o tym, że jest taki odbiór przeprowadzony, kiedy, żeby po prostu zadzwonić do sołtysa czy do mnie i wtedy my będziemy wiedzieć co, kiedy, jak i tak dalej. I drugie mam takie krótkie zapytanie odnośnie tego, czy na ulicy Zarabą, tutaj jak się zjeżdża z ulicy Zakopiańskiej, nastąpiła wycinka drzew. I nie wiem, czy to jest zgłoszone, czy nie zgłoszone, czy co tam się dzieje, co tam powstanie na tym miejscu. To nie mój region, nie mój region, ale interesuje mnie to, co tam będzie. Gdzie to? Sprawdzimy pani Dorotę, udzielimy odpowiedzi. Ja też nie wiem. Wszystko pani Dorotko? Tak, to jest zjazd tutaj, co zapominasz, bo pan poszła. I tam na takim... Dobrze, wszystko? Zaraz kamerę. Pani Dorotko, wszystko? Tak, dziękuję. Proszę pani Asiu. Chyba, że jeszcze jakieś kobiety są. To pierwsze takie będzie, że w związku z obowiązującym stanem tym epidemicznym w naszym kraju zostały zawieszone decyzje administracyjne, między innymi związane z wydawaniem WZ-ek. I czy nie należałoby rozważyć możliwości zniesienia tych ograniczeń w trosce o dobro mieszkańców, którzy się zastanawiali, jak mieszkańcom pomóc, czy finansowo, czy tak. To jest jakaś możliwość bezkosztowa. Można by było mieszkańcom tutaj pomóc i w związku z istniejącymi ograniczeniami zachodzi obawa o wystąpienie znacznego nagromadzenia się spraw i później jak gdyby powstanie taka sytuacja przeciągania ich. Ustawa antycovidowa, która obowiązuje, daje takie możliwości zarówno ze względu na interes, ważny interes społeczny, to jest jedna możliwość. A druga możliwość to jest po to, żeby obywatel nie był narażony na szkody finansowe. Więc mówię, to są takie dwie ścieżki, z których gdzieś to gmina mogłaby skorzystać. Poza tym w wyniku odmrożenia tych decyzji mogłoby mieć pozytywny wpływ na działalność lokalnych podmiotów gospodarczych, właśnie zwłaszcza z tej branży budowlanej. Tak mi się wydaje, że
tutaj nad tym powinniśmy się zastanowić. To jest pierwsza rzecz. Druga sprawa, chodzi mi o szpital miejski. Tutaj ludzie zwracali się do mnie z takim pytaniem, dlaczego w szpitalu miejskim nie można przychodzić z zewnątrz na badanie laboratoryjne. Czy nie można zorganizować tak pracy, by były spełnione wszelkie normy bezpieczeństwa epidemicznego, a mieszkańcy mieli możliwość wykonania prywatnie czy komercyjnie badań laboratoryjnych. Takie po prostu taki sygnał do mnie. Ale przy tym, co teraz się zmienia, łagodzi to obostrzenie, to myślę, że nie będzie problemu. Natomiast co do poprzedniego, to pani mecenas mogłaby w paru zdaniach. Ja bym chciała tutaj odnośnie właśnie tych terminów, bo to myślę, że się może państwo też interesować. Generalnie faktycznie ta ustawa covidowa pierwotnie zamroziła terminy zarówno materialne, prawne, administracyjne, jak i te terminy procesowe, w związku z czym tak naprawdę terminy administracyjne, te, które już ruszyły, przestały biec, natomiast nowe nie rozpoczynały swojego biegu. Faktycznie tam ustawa ta przewidywała możliwość wydawania decyzji zgodnie z wnioskiem wnioskodawcy. Natomiast w praktyce niestety no nie da się ukryć, że te przepisy były napisane też na tyle wadliwie, że były bardzo trudne w realizacji. Dlatego, że nie możemy zapomnieć, że w większości postępowań nie występuje tylko jedna strona, a zatem wnioskodawca, ale też inne strony, które często są w opozycji, w związku z czym przepisy jakby miały na zadanie chronić wszystkich uczestników postępowania, również tych, którzy potencjalnie chcieliby na przykład zaznajomić się z aktami postępowania, a z uwagi na wirusa było to niebezpieczne, bądź wręcz nie mieli takiej możliwości, bądź też tych, którzy chcieliby złożyć odwołanie. Te terminy na przykład na zaznajamianie się z aktami czy na składanie odwołań zgodnie z tymi przepisami nie biegły. Potem doszło już do lekkiego odmrożenia tych przepisów, dlatego że ta ustawa została dosyć szybko zmieniona i właśnie w zakresie wydawania decyzji w UZ wprost przepisy wskazały, że to zawieszenie terminów się do nich nie stosuje, w związku z czym w zakresie postępowań dotyczących budżetek potencjalnie pojawiła się możliwość jakby tutaj szerszego działania organów. Natomiast teraz kolejna informacja świeża jest taka, że u pana prezydenta leży do podpisu kolejna ustawa. Nie wiem, czy nawet dzisiaj rano już jej nie podpisał, bo takie były wczoraj świeże informacje wieczorne, na podstawie których te przepisy w ogóle zostaną całkowicie uchylone. To znaczy wracamy do normalnego biegu terminów zarówno administracyjnych, jak i sądowych, co pozwoli już wrócić do normalnego prowadzenia postępowań zarówno administracyjnych, jak i sądowych i zgodnie z tym projektem, który czeka na podpisanie, albo już może nawet jest teraz podpisany, terminy zaczynają biec od nowa w ciągu 7 dni od wejścia w życie ustawy, także to jest kwestia dni, jakby wróci to do normy, tak? Dlaczego pani mecenas wyjaśniła, jak to wygląda w majestacie tego prawa, które obecnie obowiązuje, natomiast proszę pamiętać, że myśmy przystąpili jeszcze do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Pracujemy nad tym planem i proszę pamiętać tak, że tam jest powiedziane, że można zawieszać to, o czym pan Jan też tu wspominał. I teraz jest tak, więc zadaję pytanie, czy będziemy to stosować wybiórczo, czy wobec wszystkich, nie bezwzględnie, że jest to oblig po prostu w momencie, jeżeli robi się właśnie coś takiego jak miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Tak się nazywa. Ale udzielimy na to odpowiedzi, jak najbardziej. I jeszcze jedna z, taka sprawa, chodzi o, mam takie pytanie, związane ze stanem realizacji inwestycji remont chodnika tak zwanej gęsiej szyjki. I chciałbym przypomnieć nieśmiało, że remont wymienionego ciągu komunikacyjnego miał być podjęty już 7 lat temu. No, to bo o ile dobrze pamiętam, to znaczy... Nie, ja już odpowiem, jest już to już chyba mój poprzednik, pan Hajdyła,
Będąc radnym już wielokrotnie chyba zwracał się z zapytaniami w tej sprawie. Jakoś to wszystko tak było odsuwane i z roku na rok, mimo zabezpieczanych środków, bo te środki były zabezpieczane w formie dotacji dla Komitetu Osiedlowego, to ja to tych pieniędzy przez te lata, no tyle się nazbierało, że można by było zrobić ten remont. A uważam, że tam jest, to jest dosyć ważna sprawa i taka i wizerunkowo i jeszcze tylko jedną, ale to już właśnie nie wiem, wniosek, prośba do przewodniczącego komisji uzdrowiskowej, ponieważ no wiadomo, że miało być posiedzenie komisji ze względów wiadomych. Nie odbyła się. Nie wiem, żeby można było właśnie. Bo jest też kilka spraw takich na terenie źle się dziejących, które by należało. Można chwilę? Proszę. Odpowiemy również na piśmie, ale powiem tak krótko. Może było planowane 7 lat temu, ale kosztorys zrobiliśmy dopiero teraz. My. Ja miałam taką myśl, że trzeba to odpuścić. No ale no, tak jak pani mówi, tam jest bardzo dużo, to trzeba gości, jest faktycznie... Ja mam zdjęcia, panie burmistrzu, z aktualnego stanu tego chodnika, tak. Naprawdę jest zdrowy. Bardzo pilnie trzeba to robić. Wizję lokalną. Chodnik trzeba robić. Proszę państwa, byłem, bo przeszedłem... Ja tam nie chodzę, ale... Przeszedłem cały ten chodnik. Szanowni państwo, tam mamy płytki, kostkę, tam jest wszystko, co jest możliwe, bo to tak było odcinkami robione, takie drutowanie, mówiąc krótko. Nie, to wykrzywiane jest, tam chodzą do tych domów czasowych, ale... Tam jest bardzo dużo. Dzieci kościołowe. Ja zagadam się, bo miałem nie zabierać głosu, tak gada się. Pilniejsze zrobić tam, bo ja nie mam mówić. Mimo takich przykładów, ja nie mam nic, nie panu zrobię. Jest pilniejsze zrobić tam niż drogę do trzymania, co ludzi się o ile tam chce, że ma ścieżkę, która jest zapalniona. No też, jedno i drugie jest bardzo. No to proszę pan. Ale tutaj chodzą dzieci do szkoły, ludzie do... Ten i cała główna siła ciągu jest przecież na stronie. Panie przewodniczący, proszę, do Krzywonia mamy nieuregulowany stan prawny. Darek, słuchaj. I teraz jesteśmy na etapie takim, bo otrzymaliśmy pismo od nadleśnictwa, że tam pewna działka, tam już przy samym tym, jak jest to ognisko, ten grill, nadleśnictwo wystąpiło o zasiedlenie tej działki i jak to określił nadleśniczy, mówi, że liczy, że stanie się to na dniach. Natomiast my, żebyśmy mogli tam prowadzić dalsze działania, w jaki sposób musimy uregulować stan prawny tamtego odcinka. Pamiętajmy, nie będziemy się uchylać na pewno od takich rzeczy, z tego względu, że ma pan rację, tam jeździ, a teraz widać zwłaszcza po rowerzystach, po tych zawodach z ubiegłego roku. Nie, macie ścieżkę, bo jak nie mam przeciwko tego, macie ścieżkę edukacyjną, ludzie są od piątku, jak jest pogoda do niedzieli. Tak, wy mówicie, że jest ważniejszy chodnik gdzieś tu. Ja nie mówię, niech jest zrobione, a to zostawiacie, dziury są jakie są tam? Nie, ale dziury tu w ogóle... A mogę się tu odnieść? Przepraszam, pan. Bo a propos tych dróg tutaj, co pan burmistrz wspomniał, ja tu wyhaczyłem, że nadleśnictwo w gminie Styrszawa wchodzi w projekt i daje pieniądze, pokrywa 50% właśnie kosztów na projekty dróg, które stykają się z lasem, dlatego tutaj radnego też teraz pytam, czy tam się styka z lasem, czy nie. Czy moglibyśmy właśnie wystąpić do nadleśnictwa, bo są projekty i w gminie Styrszawa właśnie już to zaczynają realizować. To już odpowiem. Właśnie rozmawialiśmy też o tym, ale my musimy wtedy wykazać własność. Jeżeli tego nie mamy, to nadleśnictwo nie dołoży. Bo rozmawialiśmy o tym z nadleśniczym, no tak by z panem. Bo są pieniądze i 50%. A to dawna były, bo ja z tego korzystałam kiedyś u siebie. Tylko tak jak pan już powiedział, oni wtedy nie inwestują na terenach własnych, tylko muszą być własnością miasta i musi być przejęta, uregulowana tak. Własność. To jest, właśnie, to jest problem. Tu są do wzięcia grube pieniądze z tego, co widzę. No trzeba się nie uchylać. Jeszcze ktoś? Pani Jusia, proszę. Panie burmistrzu, ja mam dwie takie sprawy. Pierwsze, to bardzo proszę o utwardzenie drogi Janowa Górna na osiedlu Zaryte. O utwardzenie tej drogi w górnym jej odcinku apelowali mieszkańcy na zebraniu i otrzymuję co jakiś czas telefon.
od tych mieszkańców, żeby jednak poprawić stan tej drogi, utwardzić, bo po prostu tam jest taka droga polna, tam trudno jest samochodem przejechać, czy w ogóle przejść. To jest jedna sprawa. A druga sprawa, to chciałam zapytać, bo trwają rozmowy na temat ścieżek rowerowych, planowanych ścieżek rowerowych na terenie Rabki. Projektanci Bela Raba zaproponowali trasę troszeczkę inną, odbiegającą od tej, którą proponowali w poprzednich latach. Proponują, żeby te ścieżki rowerowe szły tak jakby głównymi ulicami. Mam prośbę, czy pan burmistrz może interweniować, bo to się wszystko odbywa jeszcze na drodze planowania. Czy byłaby taka szansa, żeby porobić odgałęzienia tych ścieżek rowerowych, między innymi na moim osiedlu, ponieważ tam w związku z tym, że będzie przebudowa drogi trakcji kolejowej, będą budowane drogi alternatywne dla przejazdu tych mieszkańców, którzy mieszkają poza torami kolejowymi. Czy tam nie można by było obok tej drogi taką ścieżkę zaprojektować? Jeżeli by była taka szansa, bardzo proszę o interwencję, nie wiem, w Urzędzie Marszałkowskim. Znaczy, tak jak państwo też mówiłem, ja spotkałem się z tym kierownikiem tych dróg, który zajmuje się ścieżkami rowerowymi i ja im zaproponowałem, żebyśmy zeszli z tych naszych głównych dróg. Natomiast z tego co wiem, tak jak pani mówi, pierwszy ten projekt to w ogóle był przez Zarytę, tutaj właśnie w kierunku naszej gminy. Gdzieś tam po drodze coś się podziało, że ścieżka doszła do gminy Niedźwiedź i wraca do nas jakby przez Jasionów i Olszówkę, czyli tutaj na Słonę. Ja powiem tak, ja osobiście nie mam nic przeciw, niech tą drogę zbudują, ale jak najbardziej też nie widzę przeszkód, żebyśmy zawalczyli, żeby ta droga była tak, jak było założenie, najpierw wzdłuż rzeki Raby, jako droga, można powiedzieć, rowerowa, masowa, gdzie jeżdżą wszyscy, bo umówmy się, że nie wszyscy już chyba pojadą na Jasionów i na Olszówkę tutaj, gdzie droga będzie dla niektórych trudna. Natomiast można to potraktować jako taki dodatkowy bypass. Natomiast tutaj, żeby jednak ona biegła tu, no między innymi przez nas teraz wyremontowana, na przykład ulicą Tetmajer mamy do roboty, Kasprowicza i później tą kładką przez Rabę i dalej w kierunku Zarytego, jak najbardziej. Natomiast to spotkanie, które było z tym kierownikiem, to ja chciałem również, żebyśmy tutaj na wysokości naszej gminie konkretnie zrobili taki bypass, który prowadziłby tutaj od Zdrojowej do parku, żeby ci goście, jeżeli ktoś będzie miał życzenie, rowerzyści, mogli przejechać przez park i wrócić z powrotem właśnie na tą ścieżkę, jak najbardziej. Natomiast ja też osobiście uważam, że ona powinna bezwzględnie biec, tak jak było w tym pierwotnym założeniu przez Zarytę. Ja mogę powiedzieć tak, że umówiliśmy się z tym kierownikiem, że my przygotujemy własną, że tak powiem, trasę, jak my to widzimy i spotkamy się u marszałka i będziemy o tym jeszcze dyskutować. Bo dzisiaj to jest na etapie projektowania, więc można to wszystko zrobić. I druga sprawa, na czym mi bardzo zależało, to, żebyśmy uniknęli ruchliwych skrzyżowań i przejazdów kolejowych zupełnie. To też jest możliwe, no ale zobaczymy, jak będą te rozmowy wyglądać. Nie wiem się. Dobrze, proszę bardzo. Ale odpowiemy też na piśmie. Dobra, pani Małgorzata. Ja też mam taki wniosek, wyczytałam właśnie w prasie, że jest projektowana ta trasa rowerowa. Wiem, że moje sołectwo nie jest brane pod uwagę, ale można doprojektować czy zaproponować przebieg właśnie takiej troszkę może bardziej latającej ścieżki przez Policę, przedłużenie jak gdyby ścieżki rowerowej wzdłuż Ponieczanki do góry, bo w sumie w tej chwili też bardzo dużo osób jeździ przez Ponicę, bo jest to droga lokalna, jest mały ruch kołowy i jest bezpiecznie i jest w ogóle bardziej tak rekreacyjny. Ja kiedyś rozmawiałam z panem leśniczym, który tam u nas zawiaduje i też jakby tak wstępnie tylko rozmawiali, że moglibyśmy się dogadać, jeśli chodzi o takie stworzenie takich ścieżek ekstremalnych przez, no tam drogi leśne prowadzą aż do Starych Wierchów i można tam tędy wytyczyć fajne trasy,
takie właśnie i oni by, myślę, że byli skłonni, bo na współpracy im zależy, więc napisałam taką prośbę i pismo do pana burmistrza. To jest jedna sprawa. Druga jest, też była poruszona na zebraniu wiejskim, sprawa poprawienia nawierzchni na dolnym odcinku drogi osiedlowej z Workowo. Tam są takie płyty, które są popękane, połamane, z spodu się wyłukał ten podkład i tam jest dziury, uskoki takie, niebezpieczna ta droga jest. Tylko dobre, bo górą jest ok, tam jest kilka, to jest kilka metrów do zrobienia. I jeszcze jest taka propozycja, nie wiem czy to było celowe czy nie, ale kiedyś nie było wyłączone światło w nocy i uważam, że bardzo słusznie i że już kiedyś mówiłam, że w ramach oszczędności wcale nie jest potrzebne, żeby to światło nocne się świeciło, jak chodzi o sołectwo, całą noc, bo nie ma żadnego ruchu pieszego, samochody i tak mają światła, myślę, że od godziny pierwszej w nocy do rana mogłyby spokojnie się włączać, czy tam o 12. I też myślę, że to by było też oszczędnością dla gminy, bo pewnie myślę, że budżet nie jest za bogaty i te jakieś te pieniądze bym przyniosła. Jeszcze jest taki, ja kiedyś złożyłam ten wniosek, dzisiaj go nie mam, ale zwróciła się do mnie mieszkanka Ponic, że ma problemy z jakieś tam wspólnoty rolne są, czy leśne i próbują to we własnym zakresie uporządkować. Jest im to bardzo trudno, bo tam chodzi o dochodzenie do własności, jakieś tam spadkowi tak. No. Czy po prostu by ten, by mogli się zwrócić o pomoc, nawet taką merytoryczną, już nie finansową, tylko merytoryczną do urzędu. Tam jest napisane pismo w tym względzie. Myślę, że tylko czego na to powiedzieć. Wiem, tylko że jeżeli są to własności prywatne, to my możemy, jak to się mówi, wysłuchać, możemy wysłać nawet komisję, ale decyzyjnie nie możemy tam nic zrobić. Znaczy nie chodzi o pomoc w uporządkowaniu, w sensie takim, żeby dojść, kto jest... Proszę? Nie wiem, no ja się na tym... No, nie możecie dojść, która działka jest czyja. No właśnie, no. Na piechotę to ci bardzo proszę. Można opisać. Proszę bardzo, bardzo dużo mi odpowiada. Jeżeli chodzi o te rowery, o których pani mówi, to wcześniej już rozmawialiśmy i z panem Darkiem, bo też mówił tutaj przy ulicy do Pociesznej Wody. Pan Robert też mówił w kierunku Traczykówki. I powiem tak, myśmy rozmawiali już z projektantem na temat zaprojektowania ścieżki rowerowej, przynajmniej na razie. Od rynku do komisariatu policji, bo tam będzie most i będą kładki po obydwu stronach i droga będzie dwukierunkowa, most będzie dwukierunkowy. Więc ten odcinek, że tak powiem, byśmy jakoś zaczęli. Natomiast proszę pamiętać, bo widzę, że my mówimy o dwóch różnych rzeczach. Mówimy o trasach górskich i mówimy o tak zwanych drogach veloraba, czyli które są dla wszystkich, mówiąc krótko. Ktoś, kto nie jeździ na rowerze, ale postanowił, że dzisiaj przejedzie 5 km czy 10 i jedzie. Natomiast tamte trasy są dla wymagających i pani też o tym mówi, jak najbardziej Nadleśnictwo wyraża zgodę i mówi, że docelowo jest zainteresowane tym, żeby w tak zwanym uroczysku Ponice, to jest 220 hektarów lasu w kierunku pod Stare Wielkie, żeby tam docelowo takie ścieżki powstały i oni na to wyrażają zgodę. Więc mam nadzieję, że tutaj te rozmowy z nim będziemy prowadzili, no oni mają też oczekiwania względem nas jako samorządu. Wtedy jak nie było tej zgody mieszkańców na wyłożenie tego drzewa, to oni oczekują, że my będziemy również dla nich partnerem, przedyskutujemy z mieszkańcami. Te drogi tam też poprawimy i to jest trochę warunkowane. Ale myślę, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby o tym rozmawiać i żeby na ten temat mówić. Natomiast ta ścieżka tutaj wzdłuż Poniczanki, ja myślę, że gdybyśmy zrobili właśnie ten cały bypass tutaj do parku i tam później dalej w kierunku, żeby się połączyć, to tak byśmy go poprowadzili, bo to już przedstawiliśmy, żeby on się pokrywał częściowo wtedy z tą ścieżką, o której to pan Darek i pan Robert już wspominali, żebyśmy poszli tą ulicą do Pociesznej Wody, bo w tym momencie ktoś alternatywnie będzie mógł pojechać w tamtym kierunku albo z tamtego kierunku może pojechać w drugą stronę. Więc myślę, że tutaj, szanowni państwo, co do tych ścieżek,
my musimy też zadbać, jak to się mówi, o nasze interesy jako gminne i teraz jest ten etap, kiedy tego będziemy pilnowali. Rozmawiałem też z panem Piotrem i też jestem zainteresowany. Myślę, że spróbujemy jednak wypracować jakieś rozwiązania w tej materii, które by nas jako gminę również, no mówiąc krótko, satysfakcjonowały i moglibyśmy pokazać również naszą gminę docelowo jako gminę, gdzie można na tych rowerach pojeździć w miarę w terenie, gdzie ten ruch jest niewielki, mówiąc krótko, bo szanowni państwo, wiecie, że na ulicę można wyjechać, ale to się nie da rady zabrać całą rodzinę, małe dzieci i między samochodami jeździć. A było trzeba musić, tak. Bo tam jest też, to będzie planowane. Jak najbardziej i później tam poza ramy właśnie, aż do Habuszki, do odcinka tutaj, gdzie to jest planowane mniej więcej od wysokości, gdzie jest strażnica w Habuszce, od tej wysokości. Ale nie drogą wojewódzką górną, tymi drogami bocznymi tam właśnie. I tak dalej. Jak najbardziej. Proszę bardzo. Oświetlenie mogę jeszcze? Jeżeli chodzi o oświetlenie, powiem tak, myśmy w ubiegłym roku, bo ja państwu wspominałem, opracowali dokument dotyczący oświetlenia. Nasze oświetlenie to jest mniej więcej rząd 870 tysięcy. Zrobiliśmy taki dokument i teraz chcemy to złożyć jako wniosek do projektów norweskich, żeby można było zmodernizować nasze oświetlenie, unowocześnić, z tego względu, że miałem okazję zobaczyć, jak to wygląda w gminie Andrychu, gdzie oszczędność na energii wynosi 72%. Faktem jest, że zrobiono to już ze wszystkimi, że tak powiem, możliwymi i koniecznymi wymogami, które dają tą maksymalną, optymalną oszczędność. Natomiast proszę pamiętać, że dokument, który u nas został opracowany, przygotowany i wyliczony, on opiewa na kwotę 4 200 000. I jeżeli by się nam udało ten wniosek, że tak powiem, zrealizować w ramach funduszy norweskich, no to byłoby to z pieniędzy zewnętrznych. To zupełnie inaczej wygląda. Bo nas na te wszystkie zadania, które mamy, które powinny być zrealizowane w naszej gminie, które i państwo widzicie, i mieszkańcy widzą, bo to wszyscy widzą, że powinno to być, no ja bym też chętnie to realizował, gdybyśmy na wszystko mieli pieniądze. Dlatego musimy szukać jednak tych pieniędzy poza i na zewnątrz. Natomiast co do tej roli zborkowej odpowiemy też na piśmie, bo ja nie pamiętam, na jakim to jest teraz etapie, bo wtedy na tym zebraniu ja to zgłaszałem panu Pawłowi i też prosiłem, żeby tam jeszcze przygotować. Jeszcze, pani, tylko, jeszcze tylko, bo mi się przypomniało, że miałam zapytać. A ja myślałem, że jak pani przedała te kartki, to już jest nie. To nie, bo to było wcześniej. Przepraszam, teraz mi się przypomniało. Miałam zapytać, tylko sobie nie zapisałam. Miały być na tych broszurach dla mieszkańców w związku z tymi deklaracjami nowymi na odbiór śmieci. Miały być informacje odnośnie gabarytów. Nie było żadnej informacji. Też mam telefony do domu, co z gabarytami. Ja odpowiadam, tak jak nam powiedziała pani prezes, że są przyczepki do wypożyczenia i tak dalej. No nie jest to zbyt przyjemne. Mają sobie zawozić. Tak. No, że mają sobie zawozić. No i pani powiedziała, że w takim układzie, to jak ona nie ma samochodu i nie ma czym zawieźć, to ona to wyrzuci do lasu albo do potoku i będziecie mieć problemy. Proszę, ale nie ma informacji. Tak, ale proszę mieć świadomość, że jeżeli, nie wiedzą mieszkańcy, że jeżeli gdzieś jest dzikie wysypisko na czyjejś działce, to właściciel tej działki ponosi odpowiedzialność. No ale że właśnie błąd, że nie ma tej informacji, bo nie no, no zamieścimy taką informację na stronie naszego urzędu. Żeby wiedzieli, bo ja musiałam informacji uczynić. Mówili też jeszcze u nas w zakładach, to można też pewnie poprosić kierowcę, żeby zabrał i wtedy na odpowiednia kwota będzie naliczona, ale tak tymi usługami też dysponuje. No ale żeby tylko ta informacja. Jasne, oczywiście, to opiszemy na stronie. Dobrze, proszę pani Ola. Moje pytanie dotyczy ławek w parku, bo są w kiepskim stanie, zeszła z nich cała. Tak, ja wiem o tym, tylko że to idzie bardzo wolno. Na przykład są miłośnicy tężni, którzy mówią, że nie mogą gdzie usiąść, bo te ławki są zabrane i nie ma po prostu gdzie usiąść. I że tempo jest bardzo powolne po prostu. I kto się tym zajmuje? Wiem, że ta firma ze Spytkowic, tak? Tak, firma ze Spytkowic, pan Paweł Rabacz to nadzoruje, oni zabierają ławki w całości.
systematycznie jedne wymienią, wyczyszczą, pomalują i przywożą po prostu. No i, no i to chwilę trwa na pewno, no bo to muszą przemalować te deseczki, rozkręcić. Mają 30% uwzględnione wymiany we wszystkich bramkach, no bo to widzieliście też, jak wyglądali, niektóre całkiem trzeba wyrzucić, niektóre zrobić. Tak, po malutku wkładają, tym bardziej, że bardzo nieczynny, no więc wiadomo, też ja też jeszcze nie działam. Oczywiście, że powinno być to zrobione, no ale etapami wybierają po prostu ławę i ktoś to będzie. Dziękuję. I drugie mam takie jeszcze pytanie, myślę, że wspólne z panem przewodniczącym, bo nas, po nas dzieli ten okręg, znaczy łączy, przepraszam, łączy nas ten okręg. Chodzi o ten parking obiecany dla mieszkańców Portana przy ulicy Piłsudskiego. Ludzie tam proszą, żeby... Czy będzie remontowany? Czy będą te miejsca wyznaczone? Jak to będzie i kiedy to będzie po prostu zrobione? Znaczy na dzień dzisiejszy żeśmy tego nie zakładali. Natomiast szanowni państwo, no jak to się znajdzie w planie, w budżecie na rok przyszły i państwo to zaakceptujecie. No rozmawialiśmy dużo na ten temat w momencie ustalania parkingu płatu, prawda? I tam było wskazanie. I dlatego myślę, że pieniądze to jest roślinna sprawa, bo niestety tam też można by było, i tam też można by było wskazać parking bezpłatny. No można byłoby, ale jak najbardziej pan Robert też sugerował i kiedyś też z panem Bartkiem, żeśmy rozmawiali z panem przewodniczącym, jeżeli chodzi o parking tutaj przy ulicy do Pociesznej Wody, żeby tam można było zrobić i to będzie teraz robione, żeby ludzie mogli właśnie pójść czy do parku, czy na bulwary, jak najbardziej. No, ale też mam właśnie pytania, panie burmistrzu, odnośnie tego parkingu, który jest przy, do ulicy do Pociesznej Wody, po prawej, po lewej stronie, jak się wjeżdża, jest to niby parking prywatny. Oznaczenia są jak gdyby urząd pozostawiał to oznakowania, a to jest parking prywatny. Tam jest cena 10 zł. Nie, 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 ja to sprawdzałem, panie Olu, i tam my nie możemy ingerować w to w żadnym wypadku. Jest to działka prywatna, parking prywatny i może się nawet stówkę postawić za tak, tylko też nie zapytano, czy na parkingu prywatnym nie powinno być miejsce dla inwalidów. Nie wiem, tego pani nie oceniam, bo nie wiem. Parking prywatny nie powinno być zgłoszone? Na pewno zgłoszone jest do Urzędu Skarbowego, bo tego rozliczenia jest podziany gospodarczy. To jest zajawne, żeby nie zgłosić. Prawda licza starostwo podatki, które my pobieramy, jeżeli chodzi o powierzchnię zabudowy, tam kostką i tak dalej, więc podejrzewam, że pani, jeżeli jest legalny pośród. Panie Olu, tam jeszcze wracając do tego parkingu na Orkana, myśmy z panem Robertem już nawet wstępnie umówiliśmy się poza wszystkim z panem Staszkiem Kośmidrem, żeby chcieliśmy iść na ten parking, pokazać to wszystko, jak to wygląda, żeby następnie oszacował, jakie środki będą potrzebne na doprowadzenie tego terenu pod prawdziwy parking i tak dalej. W jakiej kwocie by to było i wtedy dopiero byśmy analizowali z panią skarbnik, analizowalibyśmy, co moglibyśmy osiągnąć z parkomatów i tak dalej, żeby to zagospodarować. Ale koronawirus nas załatwił i to wszystko upadło. Natomiast otrzymała pani Wiola Siudych zwrotną informację z Ministerstwa Zdrowia chyba, bo tam do planu uzdrowiskowego zakwestionowali nam zbyt duże zanieczyszczenie terenu w terenie Centrum Uzdrowiska. W związku z tym zażądano, znaczy nie zażądano, tylko po prostu zwrócono uwagę, że największe zanieczyszczenie jest tu od strony północnej parku, co wiąże się również z bardzo silnym ruchem na ulicy Orkana. I to, co państwu proponowałem wcześniej, że nosimy się zamiarem, tylko trzeba to znowu przeliczyć wszystko i już z wami uzgodnić, aby od ulicy, od wjazdu do kardiologii, w prawo, co jest wjazd, zamknąć ulicę Orkana i przy Starej Straży wjazd stąd. Z uwzględnieniem możliwości dojazdu do budynków posesji prywatnych, jak również i do domów czasowych, które tam są na ulicy
Roztoki, Pocztowej i Brzozowej. I to by nam wyeliminowało, bo w szczycie w tamtym roku liczono dokładnie w okresie takiego natężenia, kiedy na godzinę między pierwszą a trzecią przejeżdża ulicą Orkana 187 samochodów naliczono na godzinę przejazdu, więc możecie sobie wyobrazić, jakie jest natężenie. I my się chwalimy, mamy piękny park, ludzie przyjeżdżają, a nie ma czym oddychać. Teraz, jeżeli jeszcze po drugiej stronie ulicy Orkana będzie otwarta kafejka i tak dalej, żeby było to bezpieczeństwo chodzenia. I tu bym prosił pana z Komisji Ochrony Środowiska, żeby nam pomógł, żebyśmy mogli w sumie razem tą sprawę rozwiązać. To już było kiedyś. Niestety sparaliżuje, ale w takim razie nam nie zatwierdzą, ministerstwo nam nie zatwierdza projektu. Idąc pana do tych myślenia, czyli parking przy cmentarzu też nie ma racji być. Ma rację by tu, bo on już jest poza, on jest już poza strefą. Ale to jest bez strefa, czyli jest w strefie A. No nie, parking... Zmienimy dojazd z jednej strony, z drugiej, to i tak parking praktycznie... Nie, parking ma, bo parking jest, wjazd jest do ulicy, do kardiologii. Czyli za kioskiem kwiatowym, z kwiatów. Kwiatowym pana Krzysia. I ten, a do ulicy, do tego miejsca jest normalny ruch. I to, bo to jest granica strefy A. Ulica jest granicą od dołu. Ale jeżeli chodzi o zanieczyszczenie, to ja przyjdę na ten parking, jest więcej zanieczyszczenia niż przejeżdżające samochody. Oczywiście. Tam są tężni, nie da jakiej odległości i ten samochód jedzie, wycofa i wyjedzie z parkingu. Zgoda, coś musimy zrobić. Jest jeszcze druga, to co pan burmistrz mówił, przepraszam, że ten, myśmy burmistrz i w ogóle cośmy chodzili po bulwarach i analizowaliśmy, w momencie kiedy będzie pełny ruch turystyczny w Rawce, co zrobić z samochodami, które przyjeżdżają do nas. Wiemy, że jak jest pogoda, to ulice Orkana, wszystkie boczne są tak zatłoczone, że nie można się ruszyć. W związku z tym, jeżeli będzie otwarty możliwość przyjazdu do Radki i bulwary będą funkcjonowały w całej okazałości, w związku z tym chcemy już od mostu, tu gdzie pani Ola mówiła, że ten parking prywatny jest przed Kerfurem, dać duże tablice ogłoszeniowe, że wszyscy, którzy kieruje, będą chcieli iść na bulwary, do parku. Z tej strony jest parking bezpłatny i tam będą wydzielone miejsca, dosyć duże, tłucznie wysypane, czyli będą tak zwane miejsca parkingowe. Nie będą postojowe. Czy postojowe. Nie będą to parkingi, tylko miejsca postojowe. Żeby ten ruch cały z centrum nie wprowadzać, tylko go już zostawić przed wjazdem do strefy A. A co na to, że tak powiem, Mamy uzgodnione i mamy zgodę. Ja tylko proszę panów, proszę, że proszę jakieś umowy, jak nie mija pandemia, to ja bardzo proszę, że jak będzie spotkanie dotyczące parkingu na Orkana, to proszę. Żeby... Pani Olu, ja bym prosił i prosiłem państwa, żebyśmy w miarę możliwości swoje przemyślenia, nawet i na piśmie, składali, bo trzeba będzie wtedy przy parkingach rozwiązać karty mieszkańca. Trzeba będzie te sprawy załatwić. No i dlatego my sami, czy pani, czy ja, czy burmistrz nie załatwimy tej sprawy. To musi być burza mózgów i to musimy wszyscy z tym się uporać. Ja proszę o wizję. Tak. Proszę bardzo, pan. Wreszcie dopuścić. Tak, dziękuję bardzo. To ja może zacznę od końca tutaj odnośnie tych zanieczyszczeń. To złożę pytanie, czy ktoś przeprowadził badania związane z zanieczyszczeniami pochodzącymi z tych pojazdów, które poruszają się w okolicy parku. Jeżeli takie były badania prowadzone, to jakie to stężenie jest? Raczej chodziło o to, że kolejne pytanie. W związku z licznymi zainteresowaniami osób grających w piłkę nożną składam zapytanie.
Kiedy nastąpi otwarcie obiektu sportowego Orlik? Czy prawdą jest, że klub sportowy Wielchy chciał pobierać opłaty za używanie Orlika? Jakie są zamierzenia co do obiektu sportowego znajdującego się obok Orlika, to jest boiskiem do gry w koszykówkę i siatkówkę? Proszę również, aby regulamin skorzystania z wyżej wymienionych obiektów był umieszczony na BIP. Dlaczego? Dlatego, że część osób, jeżeli będzie tam przychodziła, nie wie, że na przykład nie można korzystać z korków, że jest specjalne obuwie, druga, no to podnosi się unika na tyle. Kolejne zapytanie. W imieniu mieszkańców Rabki Zdroju w związku z licznymi pytaniami dotyczącymi szpitala miejskiego w Rabce Zdroju zwracam się z następującymi zapytaniami. Czy został rozstrzygnięty konkurs ogłoszony w dniu 20 stycznia 2020 roku na dyrektora do spraw wsparcia działalności medycznej lub czy zostało to stanowisko obsadzone poza konkursem? Jeżeli tak, to proszę o podanie, kto objął to stanowisko, z jaką datą został zatrudniony, z jakim wynagrodzeniem oraz jaki okres obowiązków. Czy szpital miejski zatrudnia pielęgniarkę naczelną? Jeżeli tak, to proszę o podanie, kto objął to stanowisko, w jakiej formie podpisana jest umowa, z jaką datą oraz w jakim wymiarze czasu pracy. Proszę o podanie, z jakimi kancelariami prawnymi zostały podpisane umowy przez władze szpitala miejskiego od czasu powołania obecnego prezesa szpitala. Proszę o podanie wysokości kwot wynagrodzenia dla kancelarii prawnych szpitala z wszystkich podpisanych umów cywilnoprawnych. Ile wynosi aktualne zadłużenie spółki? Na jakim etapie są postępowania szpitala miejskiego w Rabce Zdroju z pracownikami w sądzie pracy? W przypadku zakończonych postępowań proszę o podanie, czy były zasądzone i wypłacane odszkodowania bądź inne koszty. Jeżeli tak, to w jakich wysokościach? Czy przeprowadzona kontrola z Państwowej Inspekcji Pracy wykazała jakieś nieprawidłowości w szpitalu miejskim? Jeżeli tak, to jakie? Proszę o szczegółową informację na temat wysokości oraz realizacji kontraktu z NFZ-em za rok 2019. Dlaczego do dnia dzisiejszego brak jest umieszczonej na BIP informacji z działalności oraz sytuacji finansowo-ekonomicznej szpitala miejskiego, skoro prezes szpitala obiecał przekazanie informacji na BIP po swoim wystąpieniu na sesji Rady Miejskiej w 30 grudnia 2019 roku? W przypadku braku wiedzy przez pana burmistrza na temat zadanych pytań proszę o wystąpienie do prezesa szpitala miejskiego o udzielenie rzetelnych informacji, a następnie przekazanie mi odpowiedzi wraz z umieszczeniem na BIP. Jest jedno. Kolejne. W związku z licznymi pytaniami mieszkańców Tetmajera zwracam się z zapytaniem. Kiedy rozpoczną się prace remontowe na ulicy Tetmajera, na które to zadanie zostały zabezpieczone środki w budżecie na rok 2020. Chciałbym przypomnieć, że zgodnie z obietnicą remont drogi miał być zakończony do końca roku 2020. Czy nas biorą? Tak, tak. Bo nie było sesji. Tu, nie było. Tutaj nawiążę, bo rozmawialiśmy tu wcześniej właśnie odnośnie tej poprawy i nie wiem, chcę zadać właśnie pytanie koło postępu od strony tutaj komisariatu policji. W związku z wykonaniem właśnie remontu drogi, utwardzenie i poszerzenie pobocza pomiędzy mostkiem koło komisariatu policji skrzyżowaniem z drogą ulicy Jana Pawła, Nowy Świat, Traczykówka. W imieniu mieszkańców zwracam się z zapytaniem, kto był wykonawcą tego remontu, jaki był koszt wykonania remontu i jaki jest okres gwarancyjny na wykonanie pracy. Na zdjęciu też. Ale to zupełnie nie tylko ubytku. No to o poszerzeniu. Tak nie właśnie mieszkańcy panie, tak, to właśnie był remont czy. Nie, to nie był remont. No właśnie. Prosił o sprecyzowanie, bo tak. Nie tracą tylko ubytku. No właśnie, tam był mieszkańcy. A którzy to mieszkańcy szpitalu mam? Co robi pan u siebie pieniądze? No tak się to właśnie, bo no, muszę zapytać mieszkańców. No mój rewir, no i właśnie się nie wiem. Muszę mieszkańcy pytać. Zapytamy. Nie może powiedzieć. No to ja, no bo jest. To ja, to ja.
że jak byli, to stamtąd, to ty nie masz już szansy. W związku ze zgodą na zapytania. Nie rozumiem, no. I tutaj, proszę Państwa, to co rozmawialiśmy a propos Intermarché, troszkę pytań złożyłem, może kontaktuję właśnie pana burmistrza do działania w tym kierunku. W związku ze złożonym do biura rady pismem firmy Krokus SPZO, będącej właścicielem zabudowanej działki, tutaj numerów nie będę mówił, Intermarché domagają się zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek, tak aby możliwe było korzystanie z nich w taki sposób, jak przed uchwaleniem planu. Zwracam się z zapytaniem. Kiedy zostały rozpoczęte działania oraz objęta uchwała o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu przestrzennego rejon ulicy Podhalańskiej Rynek? Kiedy zostały wydane warunki zabudowy przez gminę na cele realizacji budynku usługowo-handlowego, parkingu oraz infrastruktury towarzyszącej na przedmiotowej nieruchomości? Czy była zastrzeżona decyzja o warunkach zabudowy? Proszę o przedstawienie chronologii postępowań administracyjnych, ewentualnie sądowych w toku odwołań i jak się one kończyły. Tutaj wstępnie mieliśmy na komisji tam mówione, ale chciałbym to właśnie na piśmie, żeby wszyscy radni byli zapoznani, bo część ma wiedzę, część tej wiedzy jeszcze nie posiada. Chciałbym, żeby to było, żeby wszyscy byli świadomi tego. Kiedy było wydane i przez kogo pozwolenie na budowę w wyżej wymienionej inwestycji? Czy decyzja o udzieleniu pozwolenia na budowę była zaskarżana? Proszę o przedstawienie chronologii postępowań administracyjnych, sądowych w toku odwołań, jak się one kończyły, jakie były zapisy dla wyżej wymienionego terenu w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta gminy Rawka-Zdrój. Czy przedstawiciele firmy prowadzili wcześniej korespondencję z gminą w związku z roszczeniami poruszonymi w piśmie z dnia 1 kwietnia 2020 roku? I czy pan burmistrz zna charakter i wysokość roszczeń, o jakie występuje firma? I tutaj też chciałbym złożyć zapytanie odnośnie tam Alei Przyszłego Życia, bo tam już pan Rafał poruszał tą kwestię, ale chciałbym jeszcze tutaj w związku z ogłoszeniem o rozpoczęciu postępowania o udzielanie zamówienia publicznego na remont drogi gminnej Alei Tysiąclecia, tutaj kilometr 0+074+0270, w imieniu mieszkańców zwracam się z zapytaniem, jaki był koszt wykonania remontu cząstkowych wykonanych w kwietniu bieżącego roku, łatanie ubytków i innych na odcinku, dla którego będzie realizowany wyżej wymieniony remont. Dlaczego pomimo wiedzy o remoncie wyżej wymienionego odcinka Alei Tysiąclecia wydatkowano środki budżetowe na remont cząstkowy, jak można było przeznaczyć właśnie tam na te odcinki, co tutaj pan radny Rafał wcześniej wnioskował. No i to było na tyle. Proszę, oczywiście odpowiemy na wszystko. Napisałem tutaj, jak była rozmowa. Na piśmie, ale powiem tak, że co do informacji związanych ze szpitalem, to wystąpię do prezesa o odpowiedzi na te pytania. Oczywiście na tyle, na ile to pozwala prawo, bo pamiętajcie Państwo, że spółki trochę kierują się innymi przepisami. Natomiast po kolei wojsko rusza od poniedziałku, natomiast co do regulaminu, obowiązek dyrektora szkoły zamieścić na wojsku sportowym. Dotyczy to wszystkich szkół, wszystkich obiektów sportowych. Przy dwójce też jest takie samo, przecież czerwone wojsko, jak i przy jedynce, więc to dyrektorzy są zobowiązani do zawieszenia tych regulaminów, mają za to odpowiadać. Z tego co wiem, na pewno to jest przy jedynce, w związku z tym, że będą korzystać też wielkie i inne kluby sportowe, jest nauczyciel, który jest cały czas opiekunem tego wojska, mówię o tym zielonym, on za to poniekąd odpowiada. Pytanie było jeszcze o płatność. Umowa jest dla dzieci i młodzieży na pewno zapisana bezpłatnie, więc to do tego nie mamy wątpliwości. Został sprawdzony podlicznik, jeżeli chodzi o zużycie światła.
Natomiast skończyła się trwałość projektu, jeżeli chodzi o nieodpłatne korzystanie, więc było kiedyś takie pytanie, czy grupy jakieś tam zorganizowane nawet z zewnątrz, ktoś przyjeżdża i chce korzystać, czy może wynająć, oczywiście może wynająć i będzie płacić. Tak jak jest na przykład sala gimnastyczna, też są niektóre płatne, jeżeli są to już grupy wynajmowane. Mogę się powiedzieć tutaj? Kwestia tego właśnie regulaminu i umowy. Proszę Państwa, każdy z nas wie, że orliki wszędzie są bezpłatne, także nie rozumiem, dlaczego teraz... No nie, na nie jest płatny, wszędzie no, koło są orliki płatne, jeżeli nie dla bez 5 lat. Natomiast na pewno umowa jest... charakter? Na pewno umowa jest tak zabezpieczona, że dla dzieci i młodzieży z terenu miasta mogą sobie przyjść w każdej chwili, czy grupy mają być niepłatne. I tego będziemy konsekwentnie egzekwować. Za 15 minut będzie prezes Wierków też w tej sprawie, żeby uzgodnić całość współpracy. Było takie spotkanie, na którym była pani Perucka, byli przedstawiciele zainteresowani korzystaniem z orlika przed COVID-em, więc był rozpisany harmonogram, kiedy kto korzysta, w jakich godzinach, żeby sobie w drogę nie wchodzić tam, gdzie są te kluby sportowe. Więc to było ustalone, ale co teraz dalej, wiecie, jaka jest sytuacja, są obostrzenia, może ktoś chce więcej korzystać, bo jest chyba po 6 osób, czy to ileś na 6 osób. 6 osób. No właśnie, więc nie wiem. Teraz już powiem, w poniedziałku spróbujemy się z nimi dogadać, żebyśmy wiedzieli, jak oni to sobie wyobrażają. To pani burmistrz, jeszcze takie pytanie tu się nasunęło podczas naszej tu rozmowy. Co jest teraz z rodzicami, bo na przykład jeżeli przyjdzie, załóżmy, czwórka rodziców ze swoimi dziećmi. To nie mogą być na terenie obiektu, dlatego że jest tylko 6 osób dopuszczalne. Ale nie mówię, dobrze, przyjdzie wskazana dopuszczalna ilość osób z rodzicami. Czy teraz rodzic będzie musiał uiszczać opłaty? Ale za oni nie wchodzi. No nie wchodzi. Chcę pobrać, no, przepraszam. To będzie grupa rodziców, która przyjdzie, no to po prostu na. Proszę Państwa, przedtem można było korzystać normalnie. Dobrze, no, to tak to się zdarza, że za oświetlenie zapłaci miasto i nie ma tu problemu. Ale ja nie mówię o oświetleniu, tylko mówię o normalnym korzystaniu z rolnika. Ale to. Przychodzę z dziećmi, przedtem nie było problemu wejść, grało się, wychodziło się, prawda? Ale gdzie się grało? Razem z dziećmi na wojsku? A czemu nie? Oczywiście, że to nie ma treningu jakiejś grupy z jeżeli jest tak. A jeżeli pan przyjdzie z dzieckiem i jest pusto, nie ma problemu żadnego, że pan wejdzie i gra wam za darmo, oczywiście. Mówimy tu, mówi pan o czymś innym, że przyprowadza pan dzieci na trening i wchodzi nie pan i gra. Spotykamy się z rodzicami, jest kilku rodziców na przykład i myśmy grali sobie. Jeżeli jest zajęty, wolny, to nie ma problemu, żebyście z niego korzystali. Jeżeli będziecie chcieli świecić światło, to podejrzewam, że będzie jakaś określona stawka za światło i to jest wszystko naturalne. Tylko ja mówię, do tej pory nie było problemu, myślę, że do tej pory i myślę, że nie będzie, bo oczywiście. Doszły mnie słuchy właśnie o odnośnie pobierania, chęci pobierania, opłat, czy to jest prawda, chciałbym ja nie wiem, jakie chęci mają, wiem, jaka jest umowa. Następnie była ulica Tetmajera. Tetmajera ulica. Powiem tak, jeśli chodzi o ulicę Tetmajera, jak Państwo wiecie, mamy obiecane pieniądze od wojewody, to jest pierwsza sprawa, tam jest kwota prawie 1 000 000 zł. W naszym budżecie mamy 900 tysięcy zabezpieczony właśnie na tą ulicę. Natomiast na dzień dzisiejszy jest coś takiego, że nasz zakład wodociągów i kanalizacji przygotowuje tam projekt, żeby podłączać właśnie te budynki, które tam są aż do samej góry. I dzisiaj jesteśmy, i z tego co rozmawiałem z prezesem, to powiedział tak, że no niestety w związku z koronawirusem przesunęli w ogóle termin wydania tego pozwolenia, że to się przesunęło. To jest jedna sprawa. Druga rzecz, myśmy jak rozmawialiśmy, była dyskusja taka, że jeżeli nie będzie wtedy zgody mieszkańców tam u góry, to robić do momentu, gdzie kończą się płyty. I na dzień dzisiejszy, jeżeli tej zgody nie będzie, to nawet jakbyśmy zrobili tą kanalizację do góry, a wpłyną te pieniądze od wojewody, to będziemy realizowali ten odcinek po prostu tam, dokąd było ustalone, czyli do tych płyt. Natomiast na dzień dzisiejszy tam jeszcze jest, z tego co pamiętam, część osób tam chce, żeby jeszcze gaz można było przejść tą częścią, która jest właśnie jako droga obecnie wykorzystywana jeszcze przed inwestycją. No więc my jako gmina tu akurat nie widzimy przeszkód, żeby to zrobić, żeby wszystkie te działania, które tam są potrzebne, czy uzbrojenie, w jaki sposób tego terenu, żeby to po prostu zrobić.
Natomiast póki co, tak jak mówię, no pieniądze mamy obiecane i my też na te pieniądze czekamy, ale to nie na zasadzie, że nie robimy nic, bo chcemy całą dokumentację przygotować. Czy ja może zadam jeszcze takie pytanie. Czy proszę. Prawdą jest, że nie będą wypłacane pieniądze, że nie będzie wypłacane pieniędzy z Powodziówki, bo miała tam być dotacja z Powodziówki, z tego co słyszałem. To, czy to jest prawda? Zapytać ministra. No bo właśnie, my jakby pan burmistrz, to znaczy, bo możemy czekać w tak zwany NN nieskończony czas i tu w tym przypadku no, proszę zrozumieć mieszkańców. Bo, tak, też bym to chciał wiedzieć. Też bym to chciał wiedzieć. Bardzo bym prosił, deklarację pisemną mamy, ale pieniędzy nie mamy póki co na razie. Z moich informacji wynika, że 90% niestety mogą nie wypłacać pieniądze, więc nie chcę, żeby to się przedłużało. Kolejna taka sprawa nietypowa. Ale mogę jeszcze tam, bo pan zadał trochę tych pytań. Ja oczywiście udzielimy odpowiedzi na piśmie, ale jeżeli chodzi o te ubytki na Nowym Świecie, to jest tak, w tamtym roku pamiętacie państwo, bośmy rozmawiali i mówiliśmy coś takiego, że nie będziemy robili tak, jak to robiono wcześniej, że zamawiano tu jeden samochód, tam drugi samochód. Robimy przetarg na kruszywo do uzupełnienia ubytków. I zrobiliśmy to w tamtym roku, zrobiliśmy to w tym roku i mamy wyłonioną firmę i teraz tam, gdzie są te miejsca, gdzie trzeba uzupełnić, to ta firma to robi właśnie w naszym imieniu, jak najbardziej. Co do Intermarché, to jest taka sprawa, że jest obszerna, bardzo obszerna dokumentacja w tej sprawie i myślę, że nie ma przeszkód, żebyście państwo akurat mogli się z nią zapoznać. Natomiast tak jak tu pan sam zaczął mówić, nie było planu w momencie, kiedy właściciel terenu wystąpił właśnie o budowę tego obiektu. Natomiast w międzyczasie został uchwalony przez gminę plan i wszystkie decyzje związane właśnie z odwołaniami, które były i terminami, tak jak pan mówi, bo to są istotne rzeczy, bardzo istotne rzeczy, to ja myślę, że jak państwu przekażemy, to będziecie państwo mieli okazję. Ale to, Marek, się... byście byli wtedy radnymi, byście mieli to wszystko na bieżąco. Właśnie. To jest wasz okres. Nie, to nie był. Nie, to się zaczęło. Tak, w grudniu. A miejscu zostało uchwalone dokładnie za 2015 w czerwcu. Myśmy dostali informację, już się pytaliśmy wtedy że plan został uchwalony, ale budowa już ruszyła i ona musi być dokończona. I chcemy właśnie sprecyzować te daty, bo tak się z tego okazuje, że jak się do tego wgłębi dokładnie, że szło to wszystko dwutorowo. W jednym czasie szedł właśnie plan zagospodarowania, a z drugiej strony była wydana WZ-ka i bardzo proszę. Tak, tylko jak państwo wiecie, w momencie, bo pytałem też u nas w wydziale, w momencie, kiedy została ta pierwsza decyzja uchylona, to wszystko powinno wrócić do punktu wyjścia. Mówiąc krótko, cała procedura powinna być wszczęta od nowa i to się nie stało. Ale to tam faktycznie te opisy plus terminy to jak tak, bo tu chodzi o to, żeby gmina później na tym niestety nie ucierpiała, bo to będą wchodziły grube. Co do kwoty, to jak państwo widzieliście, tam było chyba 10 milionów, około 10 milionów pisanych. Ale panie Marku, to byśmy z biura rady, to dobrze. No, zakup zdaje się tego obiektu nastąpił już po zakończeniu budowy. W zasadzie kto inny budował i kto inny wyprowadził te sprawy sporne, a kto inny się To po obradach. Pan jeszcze... Bo jeszcze tutaj... Nie, tam dał wcześniej. Rogowiec. Ten temat tego ścieżek rowerowych był poruszany, więc nie będę już czytał. Chciałbym zapytać tutaj panu burmistrzu, bo Daniu czytał na temat tego planowanego postawienia w postaci bajek w parku. Czy jest to jakieś miejsce wyznaczone, czy to w całym parku będzie? Bo myślę, że ten park pozostanie tylko zaczynać to troszkę tylko paskudził tak, że tak powiem. I druga sprawa, kolejna w zasadzie, to sprawa zwolnienia z podatku od nieruchomości uzdrowiska Rabka. Wydaje mi się, że uzdrowisko Rabka jest taką, która nadaje tej miejscowości nazwę zdrój. Jeżeli to uzdrowisko upadnie, to nie będzie tej nazwy. Bo uzdrowisko Rabka spełnia tam zębą, które ustala status uzdrowiska, więc jeżeli uzdrowisko nie przetrwa, a naprawdę przychodzi do kryzys, to będzie kłopot. To będzie kryzys.
kontroli schodowej i ale w tej miejscowości tak to opłaty kontroli schodowej to naprawdę są spore pieniądze. Znaczy, no u nas było w ubiegłym roku. U nas w ubiegłym roku było chyba 690 plus drugie tyle dostali. Tak, ja to subwencji. Natomiast można jeszcze do tych postaci z bajek. Panie Pawle, co do tych postaci z bajek? Na to przy... Są, ale to ale to było pismo, sobie tej tarczy, że to jest ogólnopolski, ten ogólnowojewódzki nasz problem i to będzie z pomocy ministerialna. Co my się zgodzimy? To może nie podażą. To komisja, lata już uchwalił nie uchwałę, która mówi o tym, że trzeba złożyć pismo i wtedy komisja coś przychyli na podstawie tego, przecież oni muszą wykazać w tym piśmie, ile dostali pomocy z tarczy jednej, drugiej czy tam z czegoś. I dopiero jeżeli nie dostali lub dostali mało, wtedy oni w tym piśmie to wykażą, w tym druku, co tam jest i komisja w urzędzie podatkowa zdecyduje, czy umorzyć, czy część umorzyć i tak dalej. To nic nie jest powiedziane, że nie. Tak myślę, dobrze. Tak, ale powiem tak, może najpierw o tej postaci z bajek. Jeżeli chodzi o postacie z bajek, zastanawialiśmy się tutaj nad skarpą, która jest między parkiem a bulwarami, żeby to w tym miejscu umieścić. No i tu myśleliśmy nad tym, żeby spróbować na to pozyskać środki z Euroregionu Tatry. Tutaj, tu chcielibyśmy szukać środków na to. Natomiast jeżeli chodzi o zwolnienie uzdrowiska, proszę mi wierzyć, że to, co piszemy w imieniu, to, co Państwu mówiłem też w imieniu gmin uzdrowiskowych, jak na razie nie znaleźliśmy żadnego zrozumienia w tej materii, naprawdę żadnego. I patrząc na to, to te mniejsze uzdrowiska to położy, mówiąc krótko albo nieładnie, że te małe uzdrowiska z tym sobie same nie poradzą. Dlatego mamy tego świadomość, ale tak jak mówiłem, jeżeli te pisma, które płyną, jak najbardziej nad tym się pochylimy, ale nie na zasadzie, żeby wykańczać uzdrowiska, absolutnie. Oczywiście. Absolutnie. Jest nadzieja? W poprzednich latach niektóre instytucje, nie chcę wymieniać tej nazwy, otrzymywały takie zwolnienia z podatku. A nie było kryzysu. Nie było kryzysu. No wiecie Państwo, no ale to jest znowu niekonsekwencja. To znaczy powiem tak Panie Burmistrzu tutaj, jeżeli chodzi o poparcie wniosku Pana kolegi, ponieważ no, Rawka bez uzdrowiska nie będzie uzdrowiskiem po prostu, no taka jest prawda. Są wymogi, Pan dobrze wie jaka jest ustawa mówiąca, co musi wchodzić, żeby Rawka dostała po prostu na uzdrowiska. Czyli jeżeli my się tego pozbędziemy, a to może być taka możliwość w tej sytuacji, to automatycznie Rawka przestaje być uzdrowiskiem. Ale Pani Olczy, zwolnienie tylko z podatku ratuje nas. My możemy jakiś punkt wykonać na kierunku ruchu. Ratuje, może też pomoże. Nie mówię, czy nasze działanie może też być za małe, mimo że zwolni się to uzdrowisko. Może być za małym. Dobrze, Panie Robercie, koniec dyskusji. Ostatnie pytanie zadaje Pan. Jeszcze ja mam jedno. I wychodzimy. Panie Burmistrzu, mam taką nietypową sytuację i jest taka sprawa. Część mieszkańców zbocznych Kasprowicza za swoje poprosili o zgodę na wykonanie prac remontowo-budowlanych drogi na bocznej Kasprowicza. Tą zgodę ze starostwa otrzymali, wszystko jest w porządku, już zaczęli tam pewne prace utwardzenia i tak dalej, gruntu za swoje pieniądze, powtarzam, robić. I chciałbym zadać pytanie, bo tam się okazuje, że będzie ciągnięty, przeciągany gazociąg. Z tego, co się dowiedziałem, ma być dopiero przeciągany w październiku. I mieszkańcy prosili mnie, czy ewentualnie zwracając się do Pana Burmistrza, no, za moją tutaj osobą, pośrednictwem, żeby Pan Burmistrz nie skłonił się zwrócić do zakładów gazowniczych, aby po prostu wcześniej zrobili, bo no tam jest po prostu jeszcze kwestia sporu. Oni tą drogę robią na naszym terenie, bo mają wszelkie, w tej chwili tam użytkują tą drogę,
płacąc pewnej osobie za to i chciałbym właśnie, żeby pan burmistrz to, czy mógłby pan burmistrz przyspieszyć, ja to może zostawię załatwić to, żeby pan wiedział, na czego do mnie dzwonić, bo to jest bardzo ważna sprawa, tym bardziej, że sami za swoje robią. I proszę tylko o pomoc, żeby tą bardzo wziąć. Ja tylko krótko, bo po komisji w środę dyskutowaliśmy tutaj na tym, czy jest konieczne spotkania się z panem prezesem szpitala i tutaj jeszcze kolega pisze pismo w tej sprawie również i ja bym prosiła panie przewodniczący, żeby do takiego spotkania doszło w środę, za półtora tygodnia, bo to się wiąże z wieloma sprawami, między innymi z pismem złożonym przez lekarza pracującego w szpitalu. Dobrze, pani Paniolu, ja to skonsultuję, czy my możemy jako radni dokonać konfrontacji między spółkami, czy między, no to jest spółka, spółka, tak, a to jest prywatny pracownik, jak gdyby, tak, jeśli, pani Olu, jeśli pani, no, radca powie tak, możemy, próbujemy, nie ma problemu żadnego, to jest nasze obopólne zgody. Ale oczywiście, jeżeli... A spółka jest naszą własnością, jeżeli... Ale ma inne... Spółka jest własnością miasta i od nas się wymaga, żebyśmy też decydowali o tej sprawie, więc mamy mieć też jasność sytuacji. Nie, rada nadzorcza jest od tego. Ale pani rada nadzorcza nie daje pieniędzy, tylko nie dobrze, daje pieniędzy. My też nie dajemy. Jeszcze jedno pytanie, dostałam SMS-a a propos statutów, przygotowany projekt statutu, jeżeli chodzi o gminy sołectwa i odziedla. Czy jest możliwość przesłania tych projektów do po prostu do przewodniczących Pan Pipie, żeby sobie jest wszędzie na tablicach, jest ogłoszeń wszędzie. Proszę państwa, to jest powyższego. Zamykam 22. sesję Rady Miasta. Dziękuję państwu za cierpliwość i obecność. Do widzenia.